Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Błażej Łukaszewski. No możemy w końcu powiedzieć, orły wylądowały w okolicach godziny 14:30. Reprezentacja Polski w końcu wróciła na ziemię ojczystą. Do Polski jutro już spotkanie z Mołdawią, a już za chwilkę konferencja prasowa reprezentacji Polski. Gdzieś za 30 minut i mamy nadzieję, że spędzimy w całkiem miły sposób te 30 minut i przegadamy kilka ciekawych spraw. Razem ze mną jest Wojciech Kowalewski, były reprezentant Polski, więc tak fajnie się składa. Za twoimi plecami Wojciech Szczęsny, go dzisiaj zobaczymy na konferencji prasowej. A ty jako starszy kolega. Bardzo miło, dziękuję za zaproszenie. Mam nadzieję, że to będzie udane popołudnie. Myślę, że tak. I Dawid Dobrasz. Dobry wieczór. A ile ty masz konferencji prasowych ze sobą? Pamiętasz takich? Kadrze? Parę było. Na kadrze jeszcze wtedy nie było takich tradycji. A faktycznie. Konferencji prasowych raczej tylko trenerzy uczestniczyli. To się później zmieniało. Już za czasów mojej kariery klubowej, między innymi w Szachtarze Donieck, czy później w Lidze Rosyjskiej w Spartaku Moskwa, tak, szczególnie przed meczami organizowanymi przez UEFA, czy Champions League, czy Puchar UEFA. Także no, to się też zmieniało. Teraz widzimy, jest to całe show wokół tego, też budujemy ten przekaz, więc mam nadzieję, że dzisiaj paru ciekawych rzeczy i wątków też będziemy mogli tutaj rozwinąć. Przygody już są, reprezentacja z opóźnieniem wylądowała, co cieszy. No i zobaczymy, jakie panują nastroje w ekipie naszych reprezentantów. Jeszcze na chwilę wróciłbym do czasów, w których to Wojtek był czynnym piłkarzem, grał w reprezentacji, 12 spotkań. No właśnie, patrzę na twoją koszulkę, tak zastanawiam się, z jakiego okresu jestem. Sam nie mam pewności, ale to z 20 lat może mieć. No tak, zdecydowanie. Michał Żewłakow, myślę, że więcej by powiedział na ten temat. Więc no, historia, tak. W moim przypadku może nie jest aż to tak bogata historia, 12 występów w reprezentacji, z czego na pewno jestem bardzo dumny. Mogło być więcej, mogło być mniej, kilka meczów, które gdzieś tam kibice, myślę, że do dziś z sentymentem wspominają. Więc no, jak każdy zawodnik, który wchodzi na poziom profesjonalny i też piłki międzynarodowej, moim marzeniem zawsze było móc wystąpić w reprezentacji Polski i te marzenia spełniałem, więc mam z tego satysfakcję. Ten taki twój najważniejszy okres w kadrze to chyba eliminacje do Euro 2008 i ja tam widzę takie trochę punkty wspólne z tymi obecnymi eliminacjami, bo pewnie pamiętasz, początek to była zawstydzająca porażka chyba w Bydgoszczy z Finlandią 1-3. Ty wtedy jeszcze nie grałeś, ale później dostałeś kilka meczów. W drugim meczu remis z Serbią, a mieliśmy w perspektywie jeszcze Belgię i Portugalię. Ostatecznie tę grupę udało się wygrać, więc mam nadzieję, że to się jakoś przeniesie na te obecne eliminacje, które też się zaczęły w bardzo słaby sposób. Okej, już raczej tej grupy nie wygramy. Natomiast no, robi się nadzieja na to, żeby skończyć to z happy endem. Znaczy, zbieżności są może w tym, że stopień trudności w tamtej grupie wówczas w eliminacjach był wysoki ze względu na rywali. Tu pamiętamy w przypadku naszej reprezentacji obecnie i po losowaniu tej grupy, no to raczej trudno było sobie inny scenariusz wyobrazić. Dzisiaj mamy to, co mamy, no jest ciekawiej w kontekście wczorajszego, przepraszam, poprzedniego meczu i wyniku naszych rywali grupowych, więc wszystko jest dalej sprawą otwartą, awans również. Miałem mecz kolejny, jest o wysoką stawkę, co cieszy, a ta reprezentacja, w której ja miałem przyjemność grać i te eliminacje rzeczywiście wówczas zaczynały się, no generalnie to był nowy projekt, bo Leo Benhaker tylko dołączył, tak naprawdę przejął reprezentację, to były początki, no wcześniej był mecz z Danią towarzyski w Kopenhadze, również przegrany, no my czuliśmy się jako tak troszeczkę jako zespół, znaczy my nie byliśmy zespołem, to trochę dzieci we mgle, mecz z Finlandią, no i później ten mecz z Serbią, gdzie właśnie podobnie, to jest to podobieństwo, które bym tu zauważył, tak jak trener Michał Probierz podjął decyzję, nie mając też komfortu, czasu, pracy i selekcji, zdecydował się na kilka ciekawych zmian i w ustawieniu, i personalnych w zespole. Tak również tamten mecz z Serbią też był takim przełomem, gdzie w stosunku do meczu z Finlandią było bardzo dużo zmian w pierwszym składzie. Mecz nie był widowiskiem, nie był ładnym meczem. 1-1, tak? Tak, skończył się wynikiem 1-1. Serbowie byli raczej też faworytem tamtego spotkania. Był to mecz walki, ważny punkt dla nas wtedy, dla tamtego zespołu, który się tworzył, był takim sygnałem wiary w to, że ta reprezentacja jednak może coś zbudować i trener Benhaker, jego cały sztab, również trener Bobo Kaczmarek po tamtym
spotkaniu po tamtym remisie, no dużo więcej optymizmu było i później już takimi kolejnymi krokami gdzieś poszliśmy dalej. W efekcie był to cykl eliminacyjny zakończony awansem z bardzo trudnej grupy, bo bardzo. Później Kazachstan, mecz z Portugalią w Chorzowie, gdzie też nie byliśmy faworytem na pewno, a było to ciekawe spotkanie i do dziś też przez wielu kibiców wspominane, więc tutaj takie podobieństwo do dzisiejszych wydarzeń polskiej reprezentacji to bym dostrzegał w logistyce, bo reprezentacja wraca z dużymi trudnościami z Wysp Owczych. My z kolei wówczas po meczu w Kazachstanie, w Almacie, wracaliśmy poprzez, zgrupowanie było w Niemczech, wracaliśmy do Niemiec, później przylatywaliśmy do Chorzowa, też różnice czasowe, przyloty, bo to był Kazachstan, Niemcy, no tam chyba 6 godzin w powietrzu, więc no, wyzwania, z którymi trzeba po prostu sobie radzić, no, profesjonalna piłka nożna to jest ta przestrzeń, w której też te czynniki muszą być uwzględniane i myślę, że nie może to być też żadnym uzasadnieniem dla słabszej dyspozycji. Wspomniałeś o tym powrocie z Wysp Owczych. Panowie, uważacie, że to może mieć jakikolwiek wpływ na naszą kadrę jutro, czy raczej nie ma sensu pompować tego tematu, no bo uważam, że nawet gdybyśmy wylądowali, przynajmniej tak mi się wydaje, gdybyśmy nawet wylądowali te 6 godzin przed meczem, to i tak naszym obowiązkiem z tą Mołdawią jest wygrać. Z drugiej strony wiemy, że podczas grupowania reprezentacji każda godzina jest bardzo cenna i na pewno nie było to na rękę i trenerowi, i zawodnikowi, że te plany się zmieniały i to wszystko tak wisiało w powietrzu. Znaczy najważniejsze, że wisiało w powietrzu, no tak. Jeśli chodzi i że nie spadło. Jeśli tak. Chodzi o samolot, także nie wiem, przejąłem antenę. Także. Jedna rzecz mi się przypomniała, jeszcze wracając do 2006 roku, ten mecz 2 września właśnie z Finlandią w Bydgoszczy, to była nasza ostatnia domowa porażka w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Później 18 meczów, 15 zwycięstw, 3 remisy, więc to spotkanie z Serbią jakąś pasę zapoczątkowało. A co do tego lotu... Nawet nie wiedziałem, kurczę, jest... No, mam okazję zapoczątkować jakąś... Jesteśmy dziennikarzami, czy tam jakieś liczby tutaj też trzeba podrzucić? Też mnie ta statystyka... Warto do was spać. No, cieszę się, że już która minuta, tak? 7 programu, już czegoś tutaj się dowiedzieliśmy, ale też faktycznie dzisiaj tę liczbę sobie znalazłem, przeczytałem i tak właśnie odnośnie tego, że ty będziesz, to pamiętałem cię właśnie z tamtych czasów i coś się wtedy faktycznie zaczęło, bo to jednak jest imponująca pasa, nie przegrać u siebie meczu eliminacyjnego, tak 17 lat biorąc pod uwagę. Presję na zespół. No nie, no kurczę, no, gramy z Mołdawią, tak już nie chciałem właśnie iść w te tony, że panowie nie przegrajecie, macie fantastyczną... Ale presja jest potrzebna, szczególnie tak jest. Przed takimi spotkaniami, gdzie... Co do tego lotu, to wydaje mi się, że na pewno to, co ty powiedziałeś, z jedną rzeczą się zgodzę, że tutaj był jakiś plan Michała Probierza, że wierzę o bardzo mało czasu i jak wykorzystać, zmaksymalizować ten czas. No, rzeczy się dzieją, tak jak mówiliśmy przed programem, trzeba było zareagować, ale wydaje mi się, że to jest też tak doświadczony sztab, że potrafił sobie poradzić. Ciekawostką jest to, że tak jak Kuba Kwiatkowski o tym chyba też informował, bo czytałem to na sport.pl, że ten plan podróży przygotował jeszcze Fernando Santos, bo on gdzieś tam rano chciał, żeby drużyna wróciła, żeby gdzieś chyba normalny posiłek nawet czytałem, więc faktycznie tak jak Roman Kołtoń chyba powiedział rano w poranku w piłkarskim salonie, zemsta Santosa jeszcze tak na koniec, bo jak inni dziennikarze przez Boży Dar Iwanow był dzisiaj w studiu. Ja nie sądzę, że Michał Probierz w ciemno akceptował czyjeś plany na pewno. Chyba nie miał już wyboru, wydaje znaczy, się. Prostu, jeśli chodzi o logistykę, organizację, być może tak, ale zawsze, jak widzimy, sytuacja pokazuje zawsze jakąś korektę, nawet samo życie wprowadzi i trzeba się dostosowywać. Ta różnica obecnie, wiadomo, zgrupowania reprezentacji nie są tak rozciągnięte w czasie, tych dni jest coraz mniej, tak naprawdę obecnie praca selekcjonera to tak... Pokrótce mówiąc, to jest przede wszystkim umiejętność zbudowania relacji z zawodnikami i stworzenia warunków do regeneracji, bo tak na dobrą sprawę tam nie ma czasu na jakikolwiek trening piłkarski. To jest jakiś szybki trening ustawienia taktycznego. Stałe fragmenty. Tak, pod przepracowanie, jakby zapoznanie zawodników poszczególnych formacji z stałymi fragmentami gry i nic więcej, bo też wiemy, że zawodnicy przyjeżdżają w różnych dyspozycjach, po różnych obciążeniach, z zespołów klubowych, bardzo często też z urazami, które na szybko tutaj sztaby medyczne i fizjoterapeutów muszą się z tymi wyzwaniami też mierzyć i te plany regeneracyjne przygotowywać i takie okoliczności, których jesteśmy teraz świadkami, to również wprowadza jakąś korektę, ale po to
obecnie mamy do dyspozycji tylu specjalistów w każdym sztabie i też te specjalizacje są coraz węższe, więc tutaj ten profesjonalizm, poziom profesjonalizmu rośnie, żeby efektywność tych procesów była coraz większa i przede wszystkim nie zajmowała tak dużo czasu. Oczywiście biologii, biochemii i organizmu ludzkiego nie da się oszukać. Czas jest ważny, ten czas na regenerację, więc to jedyne, czego się spodziewam, to prawdopodobnie tego, że dzisiejsza jednostka treningowa tak naprawdę będzie takim odhaczeniem punktu w programie przygotowań do tego spotkania, bo to na dobrą sprawę realnie nie da się nic sensownego. Rozruch po locie po prostu. Dokładnie, po prostu wyjść z samolotu, rozruszać się trochę, złapać trochę pozytywnych emocji, żeby zapomnieć o tych wszystkich niedogodnościach, oswoić się trochę z obiektem, ze stadionem, ze światłami i jutro do boju i nic więcej. No dobrze, to co do boju? Jeszcze Dawid chciałeś dorzucić zdanie? Tak, bo ja się zgodzę z tym, co Wojtek powiedział odnośnie tego czasu na zgrupowaniu, którego jest mało, ale jest taki aspekt, który wydaje mi się też chyba Łuko zauważył w naszym wczorajszym programie porannym, że ta akcja od razu od wznowienia gry w drugiej połowie to było przemyślane i moim zdaniem to nawet było wytrenowane, bo zobaczcie, ta czerwona kartka miała miejsce chyba, nie wiem, w 8 sekund po rozpoczęciu drugiej połowy, czyli szybkie wznowienie gry i to cechowało też Michała Probierza w meczach ligowych, więc już mi się podoba, że widzimy jakieś przełożenie i dzisiaj oglądając sobie też kulisy z Łączy Nas Piłka, było widać, jak Michał Probierz mówił i przed meczem w drugiej połowie, panowie, wejść mocno, zaakcentować i potem kontrolować ten mecz. Sam trener też dodał potem w szatni, właściwie chyba w rozmowie już bardziej z Jackiem Kurowskim, że faktycznie po tym golu nie było takiej kontroli, jak on oczekiwał, no ale pierwsze koty za płoty i wydaje mi się, że właśnie to, co trener może jeszcze dać w tym krótkim okresie, to jest pomysł, który może nanieść na tę reprezentację, zbudować ten pomysł z tego, co ma i widać, że to przyniosło już jakiś efekt. Ale to też wynika z doświadczenia i też z dużego, uważam... Selekcjonerskiego doświadczenia, które miałem. Selekcjonerskiego, ale też trenerskiego doświadczenia i takiego zrozumienia z perspektywy też zawodnika, skuteczności poszczególnych, czy różnych działań, różnych narzędzi zastosowanych. Tu mam na myśli właśnie te... bardzo proste zagrania taktyczne, które są bardzo efektywne. Szybko. I tu też nie ma takiego przerostu informacji. Kilka kluczowych Ale to jest rzeczy. Niezbędne, bo w momencie, tak. Kiedy mamy sytuację, wchodzi nowy trener do szatni, która wiemy, że atmosferą tam szczególną nie pachnie i potrzebny jest przede wszystkim pozytywny przekaz i bardzo skuteczne działania. Więc tutaj Michał Probierz ewidentnie to wskazuje na to i jego słowa, że on postawił na to akcent bardzo duży, czyli zaproponował bardzo proste rozwiązania w bardzo pozytywnym przekazie i już widzimy pewien efekt. Oczywiście zawsze trzeba wziąć pod uwagę tło przeciwnika, tak, z kim gramy, ale no, może dla wielu kibiców Wyspy Owcze to nie kojarzą się z krajem piłkarskim, ale obecnie w Europie już nie mamy zespołów, które położą się przed kimś i powiedzą, słuchajcie, no to... I przyjmą siódemkę. Tak, no jakbyście mogli, bądźcie łaskawi, tak? To każdy walczy o swoje, każdy przede wszystkim, praktycznie każdy zespół umie się w sposób zorganizowany bronić i to, co chociażby pokazał mecz z Wyspami Owczymi, mnie na przykład zaskoczył sposób rozgrywania stałych fragmentów gry przez ten zespół i to naprawdę było dopracowane i groźne. Także jeśli będziemy jeszcze nawiązywali w rozmowie do poprzedniego spotkania, no to na pewno wspomnimy chociażby interwencję Pedy, który wybijał piłkę z pustej bramki. To zaraz będziemy kontynuować wątek, a jeszcze tutaj kilka komunikatów. Po pierwsze, na naszym czacie postawiliśmy ankietę, gdzie możecie dać znać, jakiego wyniku spodziewacie się z Mołdawią i przypomnę jeszcze raz, już niedługo konferencja prasowa Michała Probierza i Wojciecha Szczęsnego. O, widzimy, stół jest już gotowy, więc jak tylko ta konferencja się rozpocznie, to nie martwcie się, nie przegadamy tutaj całego programu, tylko od razu przeniesiemy się na konferencję prasową. A teraz poprosimy o planszę, bo rozmawiamy sobie o takich pozytywach, więc poprosimy o pozytywy po meczu z Wyspami Owczymi naszego gościa Wojciecha Kowalewskiego, bo w zasadzie przeszliśmy do tego, więc możesz Wojtek tutaj rozbudować, a tutaj mamy wymienione. To ja może tylko przeczytam, a ty rozbudujesz. Zwycięstwo w debiucie Probierza i otwarte szanse w walce o awans. Zdecydowanie. Debiutanci, a przede wszystkim Peda. To też to, o czym przed chwilą mówiłeś. I forma Sebastiana Szymańskiego i Zieliński w roli kapitana.
Czyli tak, no, zadaniem głównym było wygrać, tak? Więc to zostało zrealizowane. Sytuacja w grupie układa się w ten sposób, że to zwycięstwo i rozstrzygnięcia w innych spotkaniach dają nadal szansę na awans z grupy i to jest jakby efektywność działań i skuteczność przede wszystkim, więc tutaj ten aspekt mamy zachowany. Debiutanci, czyli mimo ciężaru gatunkowego spotkania, oczywiście nie chciałbym tutaj, jeszcze raz podkreślam, graliśmy z Wyspami Owczymi, ale każdego przeciwnika trzeba szanować i też trzeba docenić decyzję trenera, który mimo tego, że wie, że musi wygrać jego zespół, cały czas szuka rozwiązań, bo wie, że też tego czasu nie ma zbyt wiele, tych okazji nie będzie zbyt wiele. Pamiętajmy, kolejny mecz, stopień trudności w tych trzech meczach rośnie z meczu na mecz, bo teraz mamy Mołdawię, później mamy Czechy. Bardzo rozsądne decyzje, gdzie trener Probierz musi po prostu sprawdzić, z kogo może skorzystać. Zna tych zawodników, wielu z nich zna. Czy byłeś odpowiedzi jakiś? Tak, zna z reprezentacji młodzieżowych, ale też chce zobaczyć, jak oni zafunkcjonują już na tym poziomie, więc to jest bardzo, jak najbardziej zasadne. No, Sebastian Szymański, z ciekawością przyglądam się mu jeszcze od czasów Legii Warszawa, kiedy miałem okazję być świadkiem naocznym, będąc członkiem sztabu trenera Jacka Magiery, debiutu Szymańskiego, jego wprowadzania na poziom piłki nożnej seniorskiej do pierwszej drużyny Legii Warszawa i rozwój tego zawodnika. Te kolejne stopnie w karierze są naprawdę imponujące i cieszy mnie to tym bardziej, że widzę tutaj też ciekawy pomysł na prowadzenie tego zawodnika przez jego menadżera Mariusza Piekarskiego, więc to są czynniki, które wpływają na rozwój kariery i tym bardziej taki rozwój kariery, gdzie obserwujemy zawodnika o wysokim potencjale piłkarskim, również powoli przebijającym się w hierarchii zespołu. Myślę, że na Sebastiana Szymańskiego w najbliższych latach również będziemy można liczyć jako w kontekście jednego z liderów polskiej reprezentacji. I jak widzimy, no, jego dyspozycja obecnie skuteczność, decyzje, jakie podejmuje, szybkość tych decyzji i efektywność jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Tym bardziej jest to ciekawe ze względu na to ustawienie, które zaproponował trener Michał Probierz, czyli zestawienie dwóch nominalnych dziesiątek. Idealnie pod niego. Tak, i to są zawodnicy bardzo kreatywni, mówię też o Zielińskim, który też bardzo dobrze spisał się w roli kapitana. Uważam, że nie nawiązując tutaj do innych wątków, tak powinien się zachowywać kapitan przede wszystkim swoją grą. Ma być liderem na boisku, liderem sportowym, a też w odpowiednich momentach zabierając głos, przede wszystkim wspierać zespół. I te warunki zostały spełnione. Życzę tutaj też powodzenia Piotrkowi w kolejnych spotkaniach w tej roli, żeby to doświadczenie jego było jeszcze bardziej bogate. Jak na ten moment, to chyba w kolejnym spotkaniu, bo wiadomo, że jeżeli wróci Robert Lewandowski, to raczej jest to niemożliwe, żeby to się zmieniło, ale widzisz, że w Zielińskim takiego naturalnego następcę, gdy Lewy powie w pewnym momencie dość? Czy ja widzę przede wszystkim to wyzwanie, z którym mierzy się trener Michał Probierz w tej reprezentacji. Wyzwanie polega na tym, że mamy zmianę pokoleniową, która już się zaczęła jakiś czas temu i zmiana pokoleniowa dotyka przede wszystkim liderów tej reprezentacji byłych. Tu mówię o Gliku, Krychowiak, Robert Lewandowski w tej chwili nieobecny na tym zgrupowaniu. I tu w tym obszarze jest potrzebna właśnie nie tylko zmiana, ale potrzebne włonienie tych liderów. Liderów się nie tworzy, oni się sami kreują, sytuacja kreuje liderów, czy liderów sportowych poprzez odpowiednią grę na wysokim poziomie, efektywną, przede wszystkim dającą sukces zespołowi. Robert Lewandowski przez wiele długich lat ostatnich w tej roli się spisuje świetnie, czyli takiego lidera sportowego, ale widzimy deficyt w tym liderstwie mentalnym, że ten zespół stracił troszeczkę tą swoją strukturę, tą swoją konstrukcję i jeszcze nie mamy następców, więc każdy taki pierwiostek, czyli pojawienie się takich postaci, które biorą na siebie odpowiedzialność i umiejętnie, w sposób umiejętny będą zarządzali zespołem, jest bardzo istotny, bo zespół nie może mieć jednego lidera. On potrzebuje kilku liderów, którzy wzajemnie współpracują, wspierają się i też wymieniają się tymi rolami, przejmując w danym momencie ciężar odpowiedzialności na siebie, bo bardzo trudno jest powiesić na jednym człowieku taką
odpowiedzialność. Nie powinniśmy tak robić. No nie powinniśmy, czasami sytuacja zmusza, czasami są inne okoliczności, które wpływają na to, czasami nieumiejętne działanie jednego czy drugiego zawodnika wpływa na to, że ktoś po prostu sam wyrywa się do tablicy, a później wychodzi jak wychodzi, więc... A jest czasami tak w psychologii piłkarzy, że gdy na boisku jest na przykład tak duży piłkarz jak Robert Lewandowski, to mimo szczerych chęci gdzieś czujesz się mniej pewnie, bo masz świadomość, że grasz tak dobrym piłkarzem, że być może nie będziesz w stanie go odpowiednio wspierać. Czy często też tak bywało w przeszłości, gdy grał na przykład Messi i często narzekali kibice Argentyny, że nie ma tych sukcesów, już nie mówię o tych ostatnich 2-3 latach. Wiesz, co mam na myśli, że jest tak dobry piłkarz, że ta reszta psychologicznie po prostu boi się tutaj nawiązać taką dobrą współpracę. Być może gubisz pewność siebie, bo tu przyjechał Lewy z Bayernu, teraz z Barcelony. Znaczy, ja osobiście mam takie doświadczenia, może nie aż takie, bo raczej należałem do zawodników, którzy też brali na siebie odpowiedzialność, ale też umiałem współpracować z zespołem i miałem takie doświadczenie współpracy chociażby z Dimą Maliniczewem, który wracał do Spartaka Moskwa po sukcesach w Sporto, zwycięstwie w Lidze Mistrzów, jeszcze wtedy z trenerem Mourinho. Wielka postać, legenda Spartaka i też lider zespołu, tak? I jeden z liderów, który przejął na siebie odpowiedzialność, ale wkomponowywał się w ten zespół ponownie, chociaż czuł się jak u siebie. I ten ciężar odpowiedzialności rozkładał się na grupę liderów, nie na jednego zawodnika. Jest czasami taka sytuacja, to też obserwowaliśmy chociażby, tak jak powiedziałeś, w przypadku Messiego czy Ronaldo, Cristiano Ronaldo w reprezentacji Portugalii. Ja sam niejednokrotnie oglądając mecz reprezentacji Portugalii zastanawiałem się, jak ten zespół funkcjonowałby bez obecnego na boisku Ronaldo, bo są sytuacje, są mecze, kiedy taka jednostka, tak wyeksponowana jednostka dominuje wszystko, co się wokół dzieje. Nawet nie robiąc nic specjalnie w tym kierunku, to i tak koncentruje na sobie uwagę i przeciwnika, i swojego zespołu. I czasami może dojść do takiej sytuacji, że ten zawodnik z mniejszym doświadczeniem, młodszy, gdzieś tam mu noga zadrży, podając piłkę do Roberta Lewandowskiego, chociaż tak naprawdę no, nie powinno mieć to miejsca. I dużo w tym momencie zależy od tego właśnie zawodnika, który ma tą pozycję, tą mocną pozycję, bo zespół to nie jest jeden zawodnik, zespół to jest grupa zawodników, to nawet nie jest 11 zawodników, to jest cała grupa zawodników, dlatego też bardzo ważne jest dbanie o całą grupę, żeby ta atmosfera była jak najlepsza, każdy czuł się potrzebny. Wiadomo, reprezentacja to są trochę inne realia. Tutaj mamy do czynienia z najlepszymi w danym kraju zawodnikami. Ja zawsze czułem się wyróżniony, dostając powołanie na reprezentację i też pamiętam taką sytuację właśnie w reprezentacji trenera Leo Benhakera, kiedy zawirowania, Finlandia, porażka, tam grał Jurek Dudek, tam jeszcze była sytuacja, że Artur Borus doznał kontuzji, ta hierarchia na początku eliminacji wyglądała inaczej, później raptem okazało się, że przewróciła się do góry nogami, tak? I ja dostałem swoją szansę, uważam, że no, wykorzystałem ją w takim stopniu, jak mogłem, z korzyścią przede wszystkim dla zespołu, dla wyniku. Później w wyniku 2 żółtych kartek, które dostałem po szczególnych meczach, musiałem pauzować. Wchodzi Artur Boruc i wypełnia swoją rolę doskonale. Więc ta rywalizacja w bramce zawsze była na wysokim poziomie, ale ja miałem świadomość tego i sam zwróciłem się do trenera, który po meczu chociażby z Serbią czy z Portugalią nie szczędził mi słów pochwał. Powiedziałem mu wprost: ja jestem w stanie zaakceptować każdą rolę w tym zespole, jaką on mi wyznaczy, względem na to, co będzie, o ile dowiem się w pierwszej kolejności o tym od niego. Bo jest to dla mnie ważne jako zawodnika, bo jeśli mój szef, trener wyznacza mi zadanie do wykonania i on mi je wyznacza, to ja wiem, że to jest ważne dla zespołu i je realizuję. Gorzej, jak tej komunikacji nie ma i z różnych powodów zawodnicy po prostu nie wiedzą, dlaczego grają. A jeszcze gorzej, jeśli nie wiedzą, dlaczego tak nie było, no. Dlaczego nie grają. Jakieś plotki pokątnie docierają. No i tutaj dochodzi, szczególnie teraz, gdzie obszar mediów jest strasznie rozbudowany. Kiedyś jeszcze nie wyglądało to w ten sposób. Oczywiście cieszy mnie to, bo macie co robić, tak? A ja razem z wami. Ale jeszcze jak media zaczynają budować wokół tego jakiś przekaz, jakąś historię, no to na pewno nikomu nie pomoże, a szczególnie nie pomoże temu niedoinformowanemu zawodnikowi.
zrobi. Jedyne co właśnie w tym momencie można, w jaki sposób można to naprawić, to relacje i przekaz, bardzo prosty przekaz na linii zawodnik, trener. I mam wrażenie, że to właśnie zrobił Michał Probierz, wchodząc do szatni polskiej reprezentacji, że uprościł ten przekaz. Już nie analizując, co się działo wcześniej, bo wiemy, że był Portugalczyk, bariera językowa, to wszystko ma wpływ. Dlatego ja też uważam, że polska reprezentacja to jest przede wszystkim miejsce pracy dla polskiego trenera, bo tylko on jest w stanie bardzo szybko zareagować na to, co się dzieje w tym zespole, korzystając z całej informacji, która jest w otoczeniu, w mediach, w jakichś plotkach, przekazach, w rozmowie z zawodnikiem czy z innymi zawodnikami, i dopiero zbiór tej informacji daje możliwość podjęcia najbardziej trafnej decyzji. Jeśli mówimy o każdym innym przypadku, to ten każdy inny przypadek jest uboższy o jakąś część informacji, która wpłynie na podjęcie decyzji, która może okazać się decyzją błędną. A jeszcze jak dodamy do tego, że czas zawęża się, jest mniej tego czasu, mniej godzin spędzonych na zgrupowaniach, to wszystko przyspiesza, więc marginesu na błąd jest coraz mniej. Więc tutaj tylko uproszczenie przekazu, komunikacja i budowanie atmosfery. Także mam nadzieję, że też ten czas, który polscy reprezentanci musieli spędzić dłuższy niż zakładali na Wyspach Owczych, został odpowiednio wykorzystany, bo ja pamiętam chociażby jak wracaliśmy z Kazachstanu i to wtedy tworzyła się tamta reprezentacja właśnie takimi wydarzeniami, które miały miejsce poza kamerami, gdzie może kibice pamiętają, jak Mariusz Lewandowski, Roberta jeszcze wtedy w tej reprezentacji nie było, został zdjęty w pierwszej połowie. Tam doszło do jakiejś wymiany zdań. Było bardzo gorąco w przerwie tego meczu w szatni. Mecz bardzo ważny, bo w Kazachstanie gubili punkty wszyscy, łącznie z Portugalią, jeśli dobrze pamiętam. I więc mecz ważny w kontekście awansu. Bardzo ciężka atmosfera w drugiej połowie, dowieziony wynik i to, co się wydarzyło na lotnisku, gdzie czekaliśmy na ten bardzo długi lot do Frankfurtu wtedy bodajże. I doszło do rozmowy, tak? Doszło do konfrontacji między Mariuszem, zespołem całym, sztabem. I to się działo w terminalu na lotnisku. I tak naprawdę uważam, że to był moment, kiedy ta reprezentacja wkopała tak zwany kamień węgielny, tak? Pod swoje podstawy. To był ten kluczowy moment, gdzie to zaufanie zostało zbudowane po raz kolejny właśnie prostym przekazem, prostymi gestami. Wystarczyło powiedzieć, zawodnik zrozumiał swój błąd, trener odpowiednio zachował się w tej roli i wszystko poszło w odpowiednim kierunku. Więc to są takie bardzo proste działania, które zmieniają rzeczywistość, a szczególnie w takim bardzo delikatnym organizmie, jakim jest zespół piłkarski. I oby takie pozytywne rzeczy działy się w ostatnim czasie na Wyspach Owczych, a już teraz w Warszawie. A ja przypominam wam jeszcze raz, już tak patrzę na godzinę, za 7 minut mniej więcej rozpoczyna się konferencja prasowa Michała Probierza i Wojciecha Szczęsnego. Oczywiście będziemy transmitować ją tutaj. A skoro o tych pozytywach mówimy, no to też może poprosimy o pozytywy Dawida Dobrasza. Pewnie częściowo będą się pokrywać z pozytywami Wojtka Kowalewskiego, więc poprosimy, co tutaj ma do powiedzenia Dawid. Jakieś takie pozytywy. Naładujmy się pozytywną. Na razie pusty stół widzę tutaj. U konkurencji może nie, ale na konferencji, tak? Więc my chociaż o wodzie siedzimy, a tam nawet wody nie postawili. No to nie wiem, czy wjedzie ta plansza, czy już mam zacząć się mówić. Możesz zacząć opowiadać. Co mi się podobało? Wygrane i czyste konto, bo Wojtek trochę o tym mówił. Może to jest bardzo proste, ale my tego potrzebowaliśmy. No panowie, to jest pierwszy mecz wyjazdowy wygrany w tych eliminacjach. Ostatni wyjazdowy mecz, jaki wygraliśmy, jeśli tak, to można wrzucić, to jest mecz z Arabią Saudyjską na Mundialu, a wcześniej ostatnie zwycięstwo na wyjeździe, jak dobrze pamiętam teraz, to był mecz z Andorą, jeszcze za kadencji Paulo Souzy, więc okej, możemy mówić, że to są Wyspy Owcze i że czyste konto, ale my czystego konta na wyjeździe nie zanotowaliśmy. I takie kwestie jak to, że wchodzi Patryk Peda, bo patrzymy na skład z Mołdawią, tam wyszła trójka w obronie Kędziora, Bednarek, Kiwior, no to tutaj mamy tylko jedną zmianę. Ale wydaje mi się, że to już bardzo dużo zmienia dla takiej mentalności całego zespołu, że ta kadra jest otwarta. I jeszcze to, co Wojtek mówi, też jak się buduje liderów, poprzez wygrywanie i budowanie zaufania do siebie. Jeśli ja mam pomysł na mecz i wy ten pomysł realizujecie, i było widać nawet w tych przekazach na Łączna z Piłka, jak zmienia się przekaz. Panowie, musimy wygrać, myślcie o zwycięstwie. Wiadomo, Albania też trochę dołożyła, że mamy taki dobry nastrój, ale świetnie wystartował Michał Probierz. Jak możecie, to dajcie jeszcze te planszę, to się wesprę tym, co tam podałem ci wczoraj. Błażej, pomysł na kadrę i na mecz. Czyli
czyli to, co mówiłem, szybko wejść, otworzyć wynik, kontrolować to spotkanie, pokazać jakość piłkarską, pomysł w kontekście używania Szymańskiego, Zielińskiego jako ofensywnych pomocników, którzy mają kreować w tej trzeciej tercji, także zabezpieczenie dwójką zawodników z tyłu. Pewnie Michał Probierz trochę się obawiał, żeby już w debiucie nie polec, czy nie wiem, żeby nie zacząć od 0-1, bo to wiadomo, jakie byłyby komentarze, to kadrze dzisiaj nie jest potrzebne. Odwaga w stawianiu nowych piłkarzy, to mi się też podoba, bo no nie chcę iść taki populizm, że Santos miał tak 10 chyba meczów i nie wprowadził nikogo, a tutaj Michał Probierz w pierwszym potrafił już stawić kilku nowych zawodników. To mi się też podoba, że selekcjoner pokazuje po prostu tym meczem, że ma odwagę, okej, Wyspy Owcze, ale że ma odwagę już stawić na nowych piłkarzy i po prostu zacząć budować te kadry, bo on nie ma czasu budować i musi budować trochę tak jak naprawiać samochód, który jedzie trochę. I mi się to podoba, że tutaj widzę też, oglądałem ten vlog na Łączna z Piłka, bardzo mnie zbudował, taki było widać, że po prostu i Piotrek Zieliński zrozumiał swoją rolę w kadrze, po prostu nowe otwarcie, dużo nie potrzebujemy, podoba mi się to, co się dzieje i jest taka normalność, jest ta kadra moim zdaniem też otwarta i oby tak dalej, bo też Albania nam pomogła i to, co mówi Michał Probierz i jego ustami to mówił też Kamil Gosicki, półfinał w niedzielę, finał z Czechami i taki przekaz też budować, że my gramy tu naprawdę o duże rzeczy. To się wszystko zgadza, przede wszystkim różnica, ja nie chciałbym wchodzić w te porównania, ale to już mówiłem o tej informacji. Michał Probierz ma po prostu więcej informacji o tych zawodnikach, dlatego te decyzje podejmuje. Też pracuje, wiesz, tak, nawet taka prosta, ale on ich, zna, on w ogóle wie o ich istnieniu, bo pewnie Santos wielu nie wiedział. To by PD wyciągnął. No, chociażby. Ktoś to musiał argumenty. Go dotknąć w młodzieżówce i wiedział, że ten chłopak da radę, bo to też Michał Probierz mówił w rozmowie z Jackiem Kurowskim, że tych piłkarzy, których ja postawiłem, ja wiedziałem, że oni dadzą radę. A skąd wiedział? Bo ich znał. I teraz to, co powiedziałeś też o przekazie ustami Kamila Grosickiego, słowa Michała Probierza, to też pokazuje, że Michał wykorzystuje te relacje z tymi zawodnikami, których zna, tymi z Grosikiem, starszymi zawodnikami w tej reprezentacji, bardziej doświadczonymi, ale właśnie potrzebnymi w kontekście. No i muszę ci wejść zdanie, bo przekazujemy głos na konferencję prasową reprezentacji Polski. Przechodzimy tam. Przed jutrzejszym meczem Polska-Mołdawia. Polska-Mołdawia w eliminacjach Euro. Dzisiaj z nami oczywiście selekcjoner Michał Probierz i Wojtek Szczęsny. Zaczniemy od pytań do Wojtka, którego później puścimy, żeby się przygotował do treningu. Także proszę, Adrian. Dzień dobry, Adrian Menik, TVN24. Cześć Wojtek, witamy w Polsce. Chciałem zapytać w takim razie o twoje nastawienie i nastawienie drużyny przed jutrzejszym meczem właśnie z Mołdawią. Czy będziecie chcieli właśnie zmazać tą plamę, którą oglądaliśmy w Kiszyniowie? I też no, jak się ogólnie czujecie po tej całej podróży? No bo wiadomo, podejrzewam, że też dla niektórych pewnie zawodników była ona ciężka, wymęczająca. Dziękuję. Podróż ciężka nie była. Troszkę posiedzieliśmy na lotnisku, wróciliśmy do hotelu. Wróciliśmy następnego dnia. Raczej wielkim problemem dla nas to nie jest. Jeśli chodzi o nastawienie przed tym meczem z Mołdawią, na pewno jest chęć jakiegoś rewanżu za to, co stało się, bądź co my wyrabialiśmy w Kiszyniowie. Chcielibyśmy pokazać, że był to wypadek przy pracy, a przede wszystkim zdobyć te trzy punkty, które tak bardzo nam są potrzebne, żeby dać sobie szansę pojechania na Mistrzostwa Europy. Szymon Borczuk, TVP Sport. Dzień dobry, Wojtek. To najpierw krótko, takie pierwsze skojarzenie na myśl o słowie Mołdawia. Wstyd. Okej, to teraz nieco dłużej. Chciałem cię prosić jeszcze o nawiązanie do wypowiedzi po meczu z Albanią, która obiegła całą Polskę. Gdy zapytano o to, czy widzisz jakiś punkt zaczepienia, jakieś perspektywy na lepsze jutro, powiedziałeś, że nie. Czy teraz ten punkt widzenia się zmienił? Zmienił się, bo Albania wygrała z Czechami. Ale też uważam, że nie ma co za bardzo przywiązywać uwagi do wypowiedzi na minutę po zakończonym przegranym spotkaniu, bo wtedy można powiedzieć głupie rzeczy. Także my mamy dwa mecze i musimy dwa mecze wygrać. Uważam, że są to dwa mecze, które powinniśmy wygrać i jesteśmy w stanie wygrać, żeby pojechać na Mistrzostwa Europy. Także nie...
nie analizowałbym za dużo tej sytuacji, tylko po prostu wyszedł na boisko i wygrał dwa mecze. To już nie czepiając się słów, czy po prostu widzisz jednak różnicę między tym, co było wtedy, a tym, co jest teraz, chociaż zbyt długo jeszcze z nowym trenerem nie pracujecie i macie za sobą raptem jeden mecz? Ja uważam, że każdy początek, w ogóle każdy nowy początek, przyjście nowego selekcjonera, to jest jakaś nowa energia, to są nowe bodźce, nowi zawodnicy, więc ta motywacja jest też inna. Też inaczej się na to patrzę, kiedy mamy w tej chwili swój los w naszych rękach i to od nas zależy, czy na te mistrzostwa pojedziemy, chociaż ja cały czas uważam, że tymi eliminacjami do tej pory nie zasłużyliśmy na te mistrzostwa, ale sytuacja jest taka, jaka jest i trzeba ją wykorzystać. Dzień dobry, Dominik Piechota, Kanał Sportowy. Wojtek, mówiłeś po tym ostatnim meczu z Wyspami, że czułeś się, patrząc później w końcówce na boisko, po prostu staro, że większość 10 lat młodsza od ciebie, więc chciałem zapytać, jakie ty masz obserwacje na temat tej, no jakby nie patrzeć, innej generacji pokolenia, a propos ich właśnie liderowania, takiego też wychodzenia przed szereg, brania na siebie odpowiedzialności, jak ty na to patrzysz? Wiesz co, ja nie oczekuję w tej chwili, żeby zawodnicy, którzy dwa dni temu debiutowali w kadrze, brali się za liderowanie. Ważne jest to, żeby oni się dobrze wprowadzili do tej reprezentacji, żeby zyskali troszkę pewności siebie i byli w stanie pokazywać swój potencjał na boisku. My, ci starsi, musimy im w jakiś sposób pomóc w tym i dawać im przykład, ewentualnie jakieś rady. Ja uważam, że wszyscy z debiutantów, którzy zagrali teraz w meczu z Mołdawią, mają, przepraszam, w meczu z Wyspami Owczymi, mają potencjał, żeby na długo w tej reprezentacji zagościć. Także trzymam za nich kciuki. Jestem bardzo chętny, żeby im pomagać, jeśli mają taką potrzebę i na tym się moja rola kończy. Witaj, Wojtek. Łukasz Siona, kanał Cieną po Oczach. Wojtek, powiedz, czy ciebie zaskoczyła postawa Albańczyków w tych eliminacjach? Bo tak naprawdę byśmy chyba na nich nie stawiali. I na ile to zwycięstwo z Polską ich zbudowało, na ile zrobili twoim zdaniem postępy takie, że no dzisiaj w zasadzie są głównym kandydatem do wyjścia z grupy i pokonali zdecydowanie Czechów? Ciężko mi powiedzieć, bo widziałem Albańczyków dwa pełne mecze. Jeden tutaj na nowym, jeden w zeszłym miesiącu, kiedy przegraliśmy w Tiranie 2-0 i to bardziej my im wówczas umożliwiliśmy to zwycięstwo, bo zagraliśmy bardzo słabe spotkanie, ale wykorzystali słabość przeciwników i w tej chwili są w takiej pozycji, jakiej są i chyba w pełni zasłużenie. Dzień dobry, Mateusz Miga, TVP Sport.pl. Wojtku, chciałem zapytać cię o Piotrka Zielińskiego, który dostał opaskę kapitańską. Czy on te parę centymetrów urósł dzięki tej opasce? Jak ty to widzisz i co powiedział w szatni przed meczem, bo powiedział, że coś tam powiedział? To chyba pewnie na vlogach Łączy Nas Piłka można zobaczyć, co mówił, bo kamery są cały czas z nami. Czy urósł? Ja myślę, że Piotrek z opaską czy bez opaski ma i jakość piłkarską, i osobowość do tego, żeby być liderem typowo na boisku. Wiadomo, że to nie jest bardzo wygadany chłopak, który będzie krzyczał i opieprzał ludzi w szatni, ale on ten przykład daje na boisku, jest wyśmienitym piłkarzem i potrafi kreować grę ofensywną. Także mam nadzieję, że ta opaska też pomoże mu w tym, żeby poczuć jakąś odpowiedzialność za ten zespół i jeszcze zrobić krok do przodu. Dominik Wardzichowski, Sport.pl. Dzień dobry, panie Wojtku. To tak jeszcze nawiązując do tej opaski kapitańskiej, czy tak po cichu nie liczył pan, że to pan będzie tym nowym kapitanem reprezentacji Polski w następstwie Roberta Lewandowskiego? Nie, wiedziałem, że jest taka możliwość, ale ja też jestem takiego zdania, że bramkarz, kapitan, jakoś tak średnio to wygląda. Także ja absolutnie na to nie liczyłem. Myślałem, że może tak być, ale absolutnie.
absolutnie mnie trener nie wkurzył tą decyzją, także spokojnie. Ale miał opaskę pod koniec. Tak, miał, właśnie, miałem. Na żółtym stroju nie było widać. A to już u 21 było troszkę bardziej tam pod koniec. No tak padało, że rzeczywiście nie było tego widać. A chciałem jeszcze pana zapytać o te słowa, że na razie tymi eliminacjami reprezentacja Polski nie zasłużyła na ten bezpośredni awans. A czy pana zdaniem ta reprezentacja pracuje na to, żeby zasłużyć i jakby odrobić u kibiców ten taki brak zaufania, żeby zapracować na nowe zaufanie? Czy to zwycięstwo z Wyspami Owczymi jest takim pierwszym krokiem do tego? Jest bardzo małym krokiem, ale jest krokiem na pewno. Ja powiem szczerze, że ja w tej chwili nie chcę pracować na zaufanie kibiców, tylko na to, żeby móc pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa. I mam przed sobą dwa mecze. Jestem pewny, że wszyscy zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby te dwa mecze wygrać i móc w spokoju przygotować się do tych mistrzostw Europy. I tyle. Ja bardziej jakby w głębszą analizę nie wchodzę, bo trzeba się po prostu perfekcyjnie przygotować do dwóch meczów i zdobyć 6 punktów. Proszę tutaj, Wojtek. Wojtek Górski. Działo. Wojtek Górski, Interia. Wojtek, chciałem się spytać o to, co powiedziałeś przed chwilą. Czy dobrze zrozumiałem, żeby też czegoś potem głupio nie przekazać? Powiedzieć, że chcesz pojechać na swoje ostatnie mistrzostwa? Chodzi ci o mistrzostwa Europy, czy mistrzostwa jako wielki turniej ogółem? Nie, moją ostatnią wielką imprezę na pewno. Mamy jeszcze pytania do Wojtka? Proszę, Dominik. Mogę to tak na koniec, jeżeli to już pewnie jedno z ostatnich pytań. Jak bardzo w skali od 1 do 10 brakuje panu w reprezentacji Polski Grzegorza Krychowiaka? 10. Nie chcę przyjaciela tracić, muszę powiedzieć 10. Dziękuję uprzejmie. Dziękujemy. Dzięki, Wojtek. Ale bez presji, tak? Po koleżeńsku mi go brakuje, nie? W autobusie jeszcze chyba najbardziej. Teraz przechodzimy do pytań do selekcjonera. Proszę, Adrian. Ja tak jeszcze zanim pytanie będzie, to chciałbym podziękować tutaj zespołowi z Mołdawii, który zgodził się zmienić godzinę meczu, bo godzinę treningu, bo to dla nas bardzo istotne było, jeżeli chodzi o to, i tak samo ludziom, którzy organizowali nam wyjazd, bo rzeczywiście perfekcyjnie zorganizowali to i nasz powrót później, to i zadbali o bezpieczeństwo wszystkich członków sztabu, zawodników i wszystkich ludzi związanych z PZPN-em. To dla nas bardzo ważne, bo ten wyjazd rzeczywiście mógł być bardzo trudny. Dziękuję. Dzień dobry, panie selekcjonerze. Chciałem zapytać w takim razie o ten jutrzejszy mecz, bo jest ponownie, piłkarze mają wszystko w swoich nogach, będą oczywiście walczyli na boisku, ale jak ważny to mecz będzie dla pana, jak tutaj pan zamierza właśnie nastawić pozytywnie zespół do tego rewanżu przede wszystkim, żeby wygrać i żeby nie powtórzyć tych błędów, które pojawiły się w Kiszyniowie, bo wszyscy pamiętamy 2-0 do przerwy, no a później ta druga połowa, to o niej chyba wszyscy chcielibyśmy zapomnieć. Także jak ważny ten mecz będzie dla pana jako selekcjonera, no i też jak pan zamierza właśnie nastawić drużynę. Dziękuję. No to jest mój drugi mecz, to trudno, żebym oceniał mecz w Kiszyniowie, bo tam nie byłem. Mogę tylko powiedzieć, że tutaj po pierwszym meczu dla nas było bardzo istotne to, co chcieliśmy. Wygraliśmy to spotkanie generalnie bezstresowo, bo praktycznie nie stworzyli sobie żadnej sytuacji zespół Wysp Owczych. I druga sprawa to też zasługa naszych zawodników, że to zrobili. Tak nie do końca też wezmę tu w obronę Arka Milika, bo zapomniało się o tym, że on przy okazji też na nim była czerwona kartka i ta czerwona kartka nie była za faul bez piłki, czy w inny sposób tylko wypracowaną sytuacją, którą stworzyliśmy. Miał jeszcze dwie sytuacje, które mógł się lepiej zachować i to na pewno, no czasami taki napastnik potrzebuje wsparcia i on na pewno jutro zagra. Bartek. Halo. Już trochę dzień dobry, dobry wieczór. To już trochę trener o tym powiedział, Bartek Kubiak ze Sport.pl. Wojtek mówił o tym, że właśnie mecz w Kiszyniowie kojarzy mu się z wstydem. Podejrzewam, że panu nie musi się kojarzyć, ale jak pan odbiera tamto spotkanie? Gdzie pan może na przykład też się oglądać? Nie interesuje mnie zupełnie tamte spotkanie, bo wtedy zajmowałem się U21, a dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że dla mnie jest to istotne spotkanie. Mogę tylko poprosić kibiców, żeby nas wsparli, żeby byli od samego początku, żeby nam pomogli, bo na pewno nie będzie to łatwe spotkanie, bo my tak mówimy o dwóch meczach dla nas, a trzeba też pamiętać, że Mołdawia też ma szansę jeszcze, także tu tym bardziej musimy być czujni i tym bardziej musimy być zmobilizowani do tego spotkania i widzę
we wszystkich zawodnikach bardzo dużą chęć pracy. Jest mi też bardzo przykro, że dwóch zawodników będę musiał dzisiaj odesłać na trybuny i to jest zawsze taka rola trenera, ale ci zawodnicy też wspierają ten zespół, tak jak powiedziałem, plus ci, których nie ma nawet, którzy są blisko tej kadry, którzy dojdą i to, co mogę po tych 6 dniach pracy powiedzieć, to rzeczywiście przyjemność z nimi pracować, a tak jak zawsze tak się śmieję, zawsze jak pytanie o nowego trenera, to zazwyczaj tak jest, że jak w każdym klubie, w którym pracowałem, pierwsze jak mnie zwalniali, to zawsze były uśmiechy wróciły do twarzy piłkarzy. Także obojętnie co tak jest, także generalnie wszędzie tak jest i tu Wojtek to, co powiedział, że dopiero i tak się to później okazuje, jak to jest. Dla nas najważniejsze jest, żebyśmy tworzyli zespół, żebyśmy współpracowali i żeby ci kibice od samego początku do samego końca, nawet w tych trudnych momentach, jeżeli by były, żeby nas wspierali. Dominik Warcichowski, Sport.pl. Panie trenerze, chciałem zapytać, jak bardzo panu pokrzyżowały plany ten późniejszy wylot z Wysp Owczych? Czy to w jakiś stopniu wpłynęło na przygotowania do tego spotkania z reprezentacją Mołdawii? No bo ten trening wyrównawczy został zrobiony tuż po spotkaniu czwartkowym. A co zawodnicy robili w piątek? Jak to wyglądało? Czy była odprawa pomeczowa, analiza taktyczna i czy udało się jakby przeprowadzić ten plan, który miał pan w głowie przed zgrupowaniem? Ja akurat nauczony jestem, że jak nie mam na coś wpływu, to się nie denerwuję i to była taka sytuacja właśnie z takich, że mieliśmy zaplanowany trening wyrównawczy, zrobiliśmy go, na drugi dzień mieliśmy trening regeneracyjny, zawodnicy mieli ćwiczenia ogólnorozwojowe, mieli też w basenie i to wszystko, co chcieliśmy, zaplanowaliśmy. No jedynie z podróżą był trochę problem. Posiedzieliśmy na lotnisku, wypiliśmy kawę. Wróciliśmy, mieliśmy analizę i dzisiaj rano wylecieliśmy. Też się zmieniały te godziny, dlatego też trochę tutaj musieliśmy ciągle pod telefonem. No dzisiaj w dobie SMS-owej to wszystko łatwiej i łatwiej się skomunikować. Także wszyscy zdążyli, wszyscy polecieliśmy i to najważniejsze dla nas. Dominik. Dzień dobry, Dominik Piechota, Kanał Sportowy. Panie trenerze, chciałem zapytać, czy po tym meczu z Wyspami Owczymi ze wszystkich był pan zadowolony i możemy się spodziewać podobnej jedenastki? Teraz cementujemy, budujemy tych samych ludzi, czy jakby jednak będzie trochę roszad i zmiany? No bo po prostu też coś panu się nie podobało personalnie w konkretnych występach. No mieliśmy to, co powiedziałem wcześniej, że o Arku, że za mało miał wsparcia i dlatego też na niego spłynęła w dużej mierze krytyka, bo bardzo często gdzieś tam w polu karnym był sam, mimo że stworzyliśmy kilka sytuacji, które, co powiedziałem wcześniej, mogliśmy lepiej wykorzystać, ale też trzeba pamiętać, że to widać było na początku, mimo że zdobyliśmy bramkę, niepewność dużą jeszcze u zawodników, widać było, że obawiają się podjęcia większego ryzyka, że fazy po odzyskaniu piłki zbyt wolno przenosiliśmy piłkę do przodu, że też nie wykorzystaliśmy takich momentów, żeby uderzyć, żeby rozszerzyć to boisko trochę, a tym bardziej no pierwszą połowę graliśmy lepiej niż drugą. Graliśmy przeciwko 11, bo w tej 11 jeszcze stworzyliśmy kilka sytuacji, a też takie odczucia, że zdobyliśmy bramkę przypadkową, to nie jest prawdą, bo najpierw mieliśmy w tej samej akcji 18 podań, po odzyskaniu piłki 16 i po 16 podaniu padła bramka. Także akurat z tego momentu jestem zadowolony i to widać, że graliśmy w piłkę, mimo że tak wielu na pewno się śmiało, że tak kiedyś się śmiali z Krakowi, że po dośrodkowaniu padła bramka i padła, no ale to akurat no ona była ważna w perspektywie pewności siebie, też te debiuty tych zawodników, którzy weszli, też były istotne i to jest też znak taki dla innych zawodników, którzy mają szansę grania, jeżeli będą grali w swoich klubach i też w tym kierunku patrzymy, też oglądają mecz młodzieżówki, która grała ze Słowacją. Teraz we wtorek też na żywo będę oglądał mecz z Estonią i dla tych zawodników też jest szansa, każdego po kolei, a tak jak widać po Patryku Pedzie, który wielu nie znało jeszcze niedawno, że może wejść i teraz jest ważne, żeby utrzymać ten poziom, a nie tylko zadebiutować. Dzień dobry, trenerze, Jakub Kurzejko, to WP Sport.pl. Trenerze, na mecz z Wyspami Owczymi wyszliśmy jednym napastnikiem. Wspomniał pan, że Arek Milik jutro zagra. Też Adam Buksa dał dobrą zmianę i zdobył bramkę w tym ostatnim spotkaniu. Możemy się spodziewać jutro na przykład zmiany ustawienia i dwóch napastników od samego początku? Ale na Wyspach graliśmy trójką, także ofensywnych zawodników z przodu i to jest kwestia. I tak jest 11 na 11 i to każde ustawienie, które jest, to one zmienia. No też trzeba pamiętać, że też bierzemy pod uwagę to, że wielu zawodników gra regularnie ciągle i ciągle gra mecze, dlatego też chcemy po prostu tak dopasować zespół, który zobaczy dzisiaj na treningu jeszcze, jak będą się prezentować, bo to
Też trzeba pamiętać, że mieliśmy mecz, tylko rozruch, teraz dzisiaj rozruch i jutro kolejny mecz, także nie ma możliwości na to, żeby dzisiaj jakiś zawodnik formą po prostu pokazał się na treningu, że go wystawimy, tylko po prostu musimy wierzyć intuicji, którą mamy i wierzyć w to, że bardzo istotną rolą w tym jutrzejszym meczu będzie zmiana i to, co pokazał teraz mecz na Wyspach Owczych, zmiennicy pokazali się z dobrej strony, to samo będzie w tym meczu jutrzejszym, że zmiennicy mogą wejść albo żeby utrzymać wynik, albo żeby doprowadzić do momentu, żeby zdobyć bramkę i to nad tym elementem na pewno też i personalnie tutaj będziemy zwracać uwagę. Chciałem ewentualnie dopytać, Szymon Borczów, kłaniam się jeszcze raz. Jaką skalę mogą przybrać te zmiany w składzie? Czy Bartosz Bereszyński już będzie całkowicie jest gotowy do gry? I wracając do tej sytuacji z lotem, czasami jest tak, że sytuacje kryzysowe jednoczą drużynę, ją wzmacniają. Widzi pan taką rolę ewentualnie tej sytuacji? Na Wyspach Owczych nie było jak się zjednoczyć. Bartek jest w treningu, ale to co powiedziałem wcześniej, no to dopiero zobaczymy dzisiaj po treningu i jak będzie wyglądał, bo generalnie wziął udział w tych jednostkach, po to go też powołaliśmy, wiedzieliśmy, że nie będzie grał w pierwszym spotkaniu na pewno i brał udział normalnie we wszystkich już jednostkach treningowych, także jeżeli dzisiaj będzie wszystko ok, to będzie brany pod uwagę. Poczekaj, teraz to młody kolega. Dzień dobry panie selekcjonerze, Kacper Chojnacki, polskapiłka.pl. W meczu... Co się w rękę stało? No, złamałem, niestety też gram w piłkę, więc może powołanie na następne zgrupowanie. W każdym razie w meczu przeciwko Wyspom Owczym mieliśmy 4 debiutantów. Czy przeciwko Mołdawii możemy się spodziewać kolejnych nowych twarzy? Oraz jak tak na chłodno ocenia pan występ tych debiutantów? Masz kontuzję, tak byś był brany pod uwagę. Akurat do debiutantów to ważne, że weszli, ważne, że się pokazali. Jeżeli chodzi o zmiany, na pewno zdajemy sobie sprawę, że są to tak ważne mecze, że też nie można przesadzać i to, co powiedziałem, na pewno nie zrobimy rewolucji. Tylko postaramy się zrobić, żeby ten skład ewoluował, żeby wykorzystać wszystkie atuty tych zawodników i tak właśnie staraliśmy się robić, żeby po kolei ci zawodnicy grali na swoich pozycjach, którzy grają w klubach. No nie zawsze jest tak, że wszyscy grają na tych samych, ale tutaj wystawiamy zawodników, którzy są gotowi, zwarci i cieszę się, że wszyscy zawodnicy dążą do tego, żeby grać w tym podstawowym składzie. Teraz Tomek. Proszę. Tomasz Kowalczyk, Radiowa Jedynka. Dzień dobry. Panie trenerze, z jakich elementów takich zaprezentowanych na Wyspach Owczych w grze naszej drużyny jest pan zadowolony, a gdzie pan widzi te elementy do poprawy i jak wygląda sytuacja zdrowotna w drużynie? No zdrowotną to mówiłem, że wszyscy są do treningu i dzisiaj wszyscy biorą udział, a same elementy, na pewno mieliśmy momenty, że potrafiliśmy się płynnie utrzymać przy piłce, stwarzaliśmy kilka sytuacji, w szczególności w pierwszej połowie, gdzie płynnie po zmianie kierunku gry umieliśmy wprowadzić do przodu i dograć, ale gdzieś tam zabrakło tej kropki nad i. A w drugiej połowie to, że później mimo tego, że chcieliśmy zdobyć trzecią bramkę, ale że kontrolowaliśmy te spotkanie, że nie pozwoliliśmy do jakiejkolwiek nerwówki. Jan Kałucki, Kanal Plus Sport. Dzień dobry panie selekcjonerze. To ja jeszcze chciałem dopytać a propos sytuacji zdrowotnej. Rozumiem, że Adam Buksa również jest gotowy do gry, bo po meczu z Wyspami Owczymi powiedział pan, że... No przed treningiem tak, no a to co powiedziałem, że no dzisiaj po treningu dopiero zobaczymy, ale na trening wychodzą wszyscy i zgłaszają wszyscy, że są zdrowi. Też. Dzień dobry panie trenerze, Łukasz Ciona, kanał Cioną po oczach. Ja tak zapytam pół żartem, pół serio. Pierwszy mecz można porównać w reprezentacji jak do pierwszej randki z dziewczyną dla selekcjonera. Coś szczególnie zapadnie trenerowi w pamięć, czy coś szczególnie zdziwiło trenera? Zapadną mi owce na Wyspach Owczych. Akurat one mi się będą śniły, bo w oknie widziałem z 20 cały czas, jak tylko stawałem, szłem, wszystko po kolei szedłem. I wszystko także generalnie to, a druga sprawa, na pewno samo spotkanie to jest debiut, zawsze w reprezentacji jest inny i to trzeba o tym pamiętać, ale najważniejsze jest to, żeby teraz w tych spotkaniach już patrzeć i te przygotowanie, które akurat miałem w młodzieżówce, to jest chyba najistotniejsze, bo gdzieś tam
W tym momencie akurat rzeczywiście tych tygodnia, który jest, to nie ma to nic wspólnego z trenowaniem, tylko generalnie z wyborem zawodników i z odpowiednim przygotowaniem ich do spotkania. Dzień dobry, trenerze. Krzysztof Lech, TVP Info. Panie trenerze, mam pytanie jeszcze związane ze składem. Pan dosyć odważnie zaczyna stawiać na młodych piłkarzy. To już chociażby mecz właśnie ten pierwszy pokazał. Jak ci kolejni młodzi piłkarze mają szansę? W jakiej najbliższej przyszłości widzi pan ich w kadrze? Wspomniał pan mecz ze Słowacją, chociaż było 18 takich piłkarzy jak Szymon Łyczka. No akurat tak humorystycznie się uśmiecham, bo jeden ze Słowaków wysłał mi zdjęcie ostatnio w polskiej koszulce i mówi: trenerko, czekam. Także to akurat jest i tak nawiązując do tej całej takiej hejtowej sytuacji do mnie, ale jest rzeczywiście grupa zawodników, którą ja obserwuję i jeżdżę na te mecze, bo generalnie i U20, które znam, i U18, które dzisiaj wygrało z Kazachstanem, to tych wszystkie te zespoły znamy, ale to też kwestia, no, żeby grali w seniorskiej piłce i to jest istotne, a nie też przypodobanie się jakiejś rzeszy ludzi, żeby nagle powołać kogoś z juniorów, i to nie o to chodzi. Akurat do Patryka Pedę ja byłem spokojny, bo prowadziłem go w meczach młodzieżowej reprezentacji i zdawałem sobie sprawę z opinii, jaka panuje, i to trzeba przyjąć, ale jak się zna kogoś, to jest dużo, dużo łatwiej. Dzień dobry, trenerze, jeszcze raz Bartek Kubiak ze Sport.pl. Też tak chciałem doprecyzować, też się kręcimy wokół tego składu, ale o Arka Milika, bo trener powiedział, że zagra, to chciałem się dowiedzieć, czy zagra od początku, i jak już tak trener mówi o nazwiskach, to może jeszcze jakieś nazwisko padnie, kto jutro zagra. Na pewno w 11, ale jeżeli chodzi o to, to powiedziałem, po treningu dopiero zobaczymy, a Arek na pewno zagra od początku, jeżeli będzie zdrowy. Dzień dobry, trenerze, Mateusz Miga, TVP Sport.pl. Chciałem o Patryka Pedę jeszcze zapytać, o którym już tutaj trener mówił. W debiucie wypadł bardzo pewnie i chyba się wszystkim spodobał, natomiast czy jemu nie braknie doświadczenia i też takiej być może trochę siły fizycznej w starciu z dużo mocniejszymi rywalami? No tutaj to zawsze mówić można, to jest jedno, ale drugie, to co mówiłem wcześniej, że miałem go w meczach młodzieżowych reprezentacji, gdzie graliśmy też dwumecze i nie miał z tym problemów, dlatego wierzę w to, że może zagrać dwa dobre mecze, ale jest też grupa zawodników, która może też grać, bo jeszcze są i walczą miejsce, jak Wieteska, który też jest to, co może, i w grach tych wyrównawczych, czy w treningu, który jest, to trenuje bardzo solidnie, i to jest zawsze przykro trenerowi, że może wystawić tylko 11 zawodników, ale dla mnie liczą się wszyscy zawodnicy, i tak patrzę, którzy też wspierają nas, i to jest dla mnie najważniejsze. I tak samo wszyscy ludzie, którzy są w sztabie, to widzę, że jak im bardzo zależy od to, co powiedziałem już na ostatniej konferencji, od kitmana po kucharza, którzy naprawdę dbają o to wszystko, żeby to poukładać. Tak samo nikt nie miał problemów z tym, że musieliśmy 3 razy się przepakowywać i pakować, bo musieliśmy wracać do hotelu, i tym bardziej chwała tym ludziom, i cieszyłbym się, żeby te uśmiechy, które towarzyszyły, jak jest zmiana trenera, żeby towarzyszyły przy awansie, i żeby jeszcze tak za jakiś czas też mówili z uśmiechem. I tym optymistycznym akcentem kończymy. Dziękuję tą konferencję. 19:15. Trening. Szedłem czy szłem? Szedłem. Szedłem w końcu. Panowie, ciekawa konferencja prasowa. Mnie się podoba to, że Michał Prowierz wali konkrety, bo teraz możemy sobie dyskutować. Też pewnie kibice na czacie będą się wymieniać opiniami, czy Milik powinien zagrać jutro od początku, bo wiemy, że było dużo dyskusji, duża część kibiców była niezadowolona, ale to też jest dobre na pewno z perspektywy zawodnika, że on widzi, mój trener wychodzi na konferencję, mówi, jeżeli Arek będzie czuł się dobrze, to on gra. To jest budowanie piłkarza. Przede wszystkim trudno mi sobie wyobrazić, żeby takiemu zawodnikowi jak Arek Milik brakowało pewności siebie i wiary w własne umiejętności. A był w formie ostatnio, dobra zmiana story, no gol. Więc to jest dodatkowe jakby potwierdzenie, tak, że po prostu no, jest to profesjonalny zawodnik, który ma doświadczenie gry na międzynarodowej arenie, również reprezentacji, więc tutaj okej, słowa trenera Probierza na pewno pokazują, że ten zawodnik
ma zaufanie trenera i też trener na niego liczy. To, co trener Pobierz też podkreślał, że to zaufanie i oczekiwania ma w stosunku do całej kadry zawodników i tutaj decyzje personalne zostaną podjęte, tak jak słyszeliśmy po dzisiejszym treningu, bo przede wszystkim to nawet nie chodzi o jakąś tajemnicę, ale chodzi o zasadę, że zawodnicy w pierwszej kolejności o decyzjach trenera powinni się dowiedzieć od trenera, a nie poprzez konferencję prasową. To akurat te informacje są budujące dla Arka Milika. Okej, to jest potrzebne, bo trener odniósł się do tej krytyki, która spadła na Arka po spotkaniu z Wyspami Owczymi. A słusznie, twoim zdaniem? Moim zdaniem. Nie zgodzę się z tą krytyką ze względu na to, że po pierwsze Arek Milik jako jedyna nominalna dziewiątka zawsze takie ustawienie koncentruje uwagę przeciwnika. Ja nie wiem, czy się też dobrze czuję w ogóle będąc jako samotna dziewiątka. Znaczy, umówmy się, sprawa, że to jest dla niego też nowa konfiguracja, bo jeśli on pojawiał się na boisku, to pojawiał się w obecności Roberta Lewandowskiego, więc tutaj jakby to, ta współpraca wyglądała inaczej. Tu mamy dwóch sztuczne boisko, on też po urazach więc zadał. Też mi się wydaje, że... Był jeden moment, kiedy ta myśl mi przemknęła w głowie, kiedy chyba dośrodkowanie z lewego sektora i to, czego Arek nie zamknął, to wymagało takiego działania na dużym wykroku i to prawą nogą w przypadku Arka. Wiem, że Arek jest lewonożny, więc tak on jakby powstrzymał nogę i nie wiem, czy to nie miało też właśnie związku. No, zawodnicy szczególnie doświadczeni też korzystają ze swoich doświadczeń, oni też kalkują to ryzyko. Nie chciałbym tutaj tego jakby w takim kontekście naświetlać, że to był ten moment, kiedy Arek kalkulował, ale ja bym się wcale nie zdziwił, żeby tak było. To też trzeba mieć świadomość własnych doświadczeń i własnych możliwości. Więc ta sytuacja tak z mojej perspektywy wyglądała, ale Arek Milik i to ustawienie, to co też trener Probierz podkreślił, to daje duże możliwości ofensywne, bo to nie jest jeden napastnik, to jest trzech ofensywnie grających zawodników plus aktywne skrzydła, Frankowski, Cash, więc tutaj naprawdę daje to duże możliwości w kontekście meczu z taką drużyną jak Mołdawia, która raczej nie będzie próbowała dominować w tym spotkaniu i da tą przestrzeń, może będzie trochę wycofana, to czego bym się obawiał, bo to też zagęści ten środek pola, nie da też tej możliwości rozpędzenia się naszym skrzydłem i to myślę będzie główne zadanie dla zespołu trenera Probierza, żeby umiejętnie też kontrolując piłkę wciągać przeciwnika na własną połowę, żeby otworzyć te przestrzenie do szybszego działania, do szybszego ataku. Więc tutaj jest to nowa propozycja taktyczna. No i wymaga też czasu, tak? A na Arka Milika może oczekiwania wobec niego były takie, że oczywiście jako napastnik powinien strzelać bramki i kibic w ten sposób to odbiera, ale też no, pamiętajmy to, co trener Probierz podkreślił, Arek Milik wykonał wiele działań taktycznych, które miały wpływ na przebieg tego spotkania. Może nie strzelił bramki, ale jego zmiennik już wchodząc na przeciwnika bardziej powiedzmy to wyczerpanego, był skuteczniejszy, więc to jest jakby też elementem pracy zespołowej. Tak? Myślę, że Milik też szedł z boiska, bo miał żółtą kartkę na koncie i też dało się to wyczuć. Grasz w 11, trzeba takie ryzyko minimalizować. Powiedzieliście o tej sztucznej murawie, właściwie tutaj temat wyczerpaliście, ale jeszcze jedno słowo przy tym temacie Milika, bo widzę, że Czadno nie jest zachwycony tym, że Arek Milik zagra w pierwszym składzie, powiedzmy, no był oceniony w szerokim spektrum ekspercko-kibicowskim, złączonym z opinią publiczną, że jednak był drugim takim najgorszym piłkarzem tego spotkania, aczkolwiek też trzeba dodać, że jednak ten karny no wywalczył, bo mam takie wrażenie, że no też mądrze tę nogę w ogóle włożył tam przed tego zawodnika, bo ja nie miałem pewności, że tam jest rzut karny, że rzut wolny, skończyło się czerwoną kartką. Ja mam jeszcze jedno takie zdanie z tej konferencji odnośnie Arka Milika, że trener bronił, powiedzmy, jego dyspozycję w tym meczu, że był osamotniony. Ja nie wiem, czy pamiętacie mecz z Mołdawią, pierwsze 45 minut, bo moim zdaniem to jest najlepsze 45 minut naszej kadry w tym roku, jakby na to nie patrzeć. I tam Milik naprawdę, ja dzisiaj sobie ten skrót obejrzałem, to tamta współpraca tego tria, Milik, Zieliński, Lewandowski, wspierany Szymańskim, Sebastianem
Sebastianem. Zobaczcie, jak my w ogóle tam ofensywnie wyszliśmy. Bardzo mi się ten skład podobał wtedy. Też pewnie trener po Niemcach chciał jednak trochę ofensywniej, żeby zagrać, bo tam zagraliśmy słabo. Zagraliśmy tylko na jedną szóstkę tam. Czyli na Damiana Szymańskiego, który potem szedł z boiska, wszedł za niego jeszcze Karol Linetti, więc wydaje mi się też, że dostaliśmy taką odpowiedź, że Arek Milik zagra, ale jednak być może Zieliński zejdzie niżej, za Dziczka bądź za Slisza, jeden z nich zostanie. Sebastian Szymański będzie w składzie dalej na tej pozycji dziesiątce, wspierany przez Piotra Zielińskiego i jednak czuję, że będzie drugi napastnik właśnie do Arka Milika, bo to słowo osamotniony, żeby on nie był. Panowie, my musimy ten mecz wygrać. Jak patrzysz na Mołdawię, jak to wygląda, no to trzeba ich ostro zaatakować, trochę tak jak Szwedzi zrobili teraz w tym towarzyskim meczu. 3-1 wygrali, ale w 18 minut już było 2-0 i teraz trzeba powtórzyć trochę to, co z Wyspowczych, szybko zacząć mecz, szybko otworzyć to spotkanie, bo oni się w ogóle bronią bardzo głęboko w systemie 1-5-4-1, tak jak to bywało, bo teraz zagrali ze Szwedami 1-5-2-3, czyli tak dwójka jeszcze defensywnych zawodników i tak naprawdę tylko trójka z przodu kreowała, więc ja ten pomysł kupuję i też oczekuję tutaj, że my no, tym 50 tysiącom ludzi, którzy będą już na Stadionie Narodowym jutro na pewno, no, że damy też taki no, powiew, że nie tylko wygrany mecz, ale też kilka takich akcji jak w meczu Mołdawią z pierwszej połowie. Z pierwszej połowy, podkreślam. Tak. Zdecydowanie. Ja zapraszam was na czat, żebyście sami ocenili, czy wybór Milika na pierwszy skład w meczu z Mołdawią to dobra decyzja. Możecie zagłosować, czy dobra decyzja, zła decyzja, w ogóle czas głosowania w ten weekend. I teraz przejdziemy do rzeczy, które chcemy poprawić przed najbliższym spotkaniem. Rozmawialiśmy przed konferencją o pozytywach, a teraz pora na rzeczy, które chcielibyśmy poprawić. Więc może poprosimy planszę naszego eksperta dzisiejszego, Wojciecha Kowalewskiego. Rzeczy do poprawy, czyli organizacja gry w obronie przy stałych fragmentach. Zaraz oj tak, Wojtku. Z Mołdawią też przecież tak jedna bramka nieuznana ostatecznie wpadła, chociaż ten faul taki minimalny był na Szymańskim, jak pamiętacie, odepchnięcie. I tu faktycznie też po Wyspach Owczych było widać, że jest problem, więc celna na pewno uwaga i da się to szybko poprawić. Zgranie tak, formacji czy defensywnej i czas, którego nie ma. Proszę. Da się to poprawić, to właśnie zacząłbym od tego ostatniego, czyli czas, którego nie ma. Na to jest potrzebny czas. Są potrzebne też wspólnie rozegrane minuty na boisku. Formacja defensywna jest tak naprawdę nową formacją. Też tego uważam, w związku z tym pojawiły się w meczu z Wyspami Owczymi te dwie szóstki, gdyż trener Michał Probierz być może chciał mieć zabezpieczenie na boisku, ewentualnie zawodników, którzy mogą wejść w linię defensywną, żeby dać wsparcie, jeśli by sytuacja rozwijała się inaczej. Tym bardziej, że to są zawodnicy, którzy umieją grać do przodu. Slisz zrobi duży postęp. Dokładnie i są w dobrej dyspozycji, więc to jakby to ustawienie zagęszczenia tej środkowej strefy przed linią stworzoną przez trzech defensorów jak najbardziej kupuję i akceptuję. To wymaga czasu, jak powiedziałem, czyli zgranie, organizacja i komunikacja przy stałych fragmentach gry. I tutaj nawiązałbym do osoby Wojciecha Szczęsnego i oczekiwałbym od niego przede wszystkim tutaj wzięcia tej roli na siebie, gdyż jest najbardziej doświadczonym zawodnikiem w tej formacji i w tej drużynie, więc tutaj raczej wsparcie powinno, inicjatywa wypływać z jego kierunku, szczególnie właśnie przy tych stałych fragmentach gry, gdzie jest chwila, kiedy to bramkarz może skomunikować się z obrońcami, skorygować ustawienie, uczulić na pewne rozwiązania, bo za moment, pewnie dzisiaj wieczorem, zespół dostanie informacje dotyczące przeciwnika, jak rozgrywają stałe fragmenty, czy już taka odprawa była o takiej tematyce, więc tutaj te wszystkie informacje są bardzo istotne i do wykorzystania w trakcie spotkania i nie widzę innej osoby, która miałaby to zrobić jak Wojciech Szczęsny. Więc tutaj z meczu na mecz, dlatego też uważam, że tej formacji raczej się nic nie zmieni w kontekście jutrzejszego spotkania, bo Michał Probierz wie dokładnie, że potrzebne są te minuty do zgrania tych zawodników, żeby oni się lepiej ze sobą czuli, żeby oni zbudowali między sobą to zaufanie, tą współpracę, wzajemne relacje, funkcjonowanie na boisku, również w całych fragmentach gry. No, jest to formacja, którą jakbyśmy wzięli ustawienie tego zespołu w tej
tej formacji z początku tego roku, z początku cyklu eliminacyjnego, to mamy zupełnie innych ludzi, tak? Więc inny zespół. Inny zespół, więc tu się naprawdę dużo zmieniło w trakcie tych eliminacji. No a jest to podstawa zespołu, więc nie dziwię się, że też tutaj jakieś takie środki zaradcze są wprowadzane w postaci nominalnych dwóch szóstek w meczu z Wyspami Owczymi, ale to ma prawo, ten pomysł ma prawo na funkcjonowanie. Pierwszy mecz na tle niezbyt wymagającego może przeciwnika to pokazał, więc kolejne mecze no, dadzą więcej odpowiedzi. No dobrze, zaraz przejdziemy do planszy z propozycjami Dawida, co warto poprawić, ale ja teraz się zwracam z uprzejmą prośbą do naszego czatu o liczne lajki. Tak sobie patrzę, około 350. Spróbujmy zaatakować 1000. Zobaczymy, jak blisko zbliżymy się tego rezultatu. Jak mierzyć to tylko i wyłącznie wysoko. Teraz poprosimy o planszę z propozycjami Dawida. Dawidzie, co powinniśmy poprawić? Już może nie czekajmy na planszę i zacznij z jednym z postulatów. Czy tam się zapomniało? Służby zdrowia, edukacja, nie, ale mówię, to nie ta debata. Nie, się śmieję. Widzę, że masz ambicje. Nie, no tak zapytać mnie, co poprawić, to wiesz, od razu mi się kilka rzeczy nasunęło. Mati Kasz, więc tutaj no, jest kwestia chyba do poprawy, no bo 14 meczów w reprezentacji za czterech selekcjonerów, ale tak udany to może jeden, może półtora tego spotkania. Holandia, Rotterdam to na pewno było niezłe spotkanie. No, tak, ale właśnie to jest problem, że jednak od tego zawodnika wymagamy więcej po prostu i tym bardziej, że patrzymy na drugie wahadło, jak wyglądał Przemek Frank, który też jest w dobrej dyspozycji. Wydaje mi się, że tutaj też trzeba to wziąć pod uwagę. I Kasz oprócz tej sytuacji takiej na początku meczu, gdzie tam stworzył przewagę i wygrał pojedynek, trochę za mało i też to jest takie wyzwanie dla Michała Probierza, żeby z tego zawodnika wycisnąć maksa, bo zobacz, mówiliśmy o tym, że na prawym wahadle mamy bogactwo, ale Paweł Wszołek jednak nie dał tyle chyba, ile się spodziewaliśmy po przerwie, a Mati Kasz dał jeszcze mniej niż się spodziewaliśmy. No dobrze, ale uważacie, że to jest problem w samym Matim Kaszu, czy na przykład, bo też Radek Przybysz napisał swoją drogą ciekawy tekst na meczyki.pl, zapraszamy was. I tam też jest taka analiza pod kątem takim, że Frankowski miał zdecydowanie większe wsparcie, miał większą liczbę, miał częściej partnerów do gry. Na przykład Kędziora, który grał półprawego, on oddawał piłkę Keszowi i często był obrazek taki, ja teraz nie chcę też na siłę bronić Kesza, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z dwóch stron. Czasami ten Kesz po prostu był sam. To nie ale był stary, oczywiście wiesz, bardzo dobry mecz, ale... Owcze jednak, no też ja nie widziałem u niego takiej chęci, przewracał się też po prostu, wiesz. To mnie zdziwiło, no grali, wiesz, no nie wiem, czy to po tej prawej stronie była inna murawa, no. Nie chcę iść takie demagogię. To jest jakościowy piłkarz, którego musimy korzystać, dlatego ja go daję do pierwszego składu, ale uważam, że powinien dawać więcej, bo to jest zawodnik z klubu top 10 w Premier League. Wojtek, twoje spojrzenie? Znaczy, na pewno jego doświadczenia klubowe, poziom, na którym regularnie występuje, no, można w kontekście tego oczekiwać dużo więcej, tak? No, ale nie wchodząc w tłumaczenia, bo raczej nie doszukuję się okoliczności łagodzących w stosunku do zawodnika grającego w lidze angielskiej, ale być może kontekst właśnie boiska taki, no dla ligi angielskiej, dla warunków angielskich granie na sztucznej murawie to nie jest norma i raczej to jest jakaś taka z kategorii... Jedyne do czego przyzwyczajony to wiatr. Tylko nikt nie, to nie jest kwestia jechania po tym meczu, tylko moim zdaniem zaczyna się pojawiać taki znak zapytania, ile nam dał Kesz. Oczywiście, po prostu. Efektywność zawodnika w kontekście funkcjonowania w danym zespole też jest uzależniona od funkcjonowania zespołu. Czterech trenerów też. To też czterech trenerów, czyli bardzo dużo zmian. No tu wahadło, tu prawa obrona. Tak, bardzo dużo zmian ustawienia taktycznego w bardzo krótkim czasie również, bo to nie jest przestrzeń 8 lat, tylko... jest tak krótko u nas, a już tyle przeżył. Tak, już tyle przeżył, to pewnie się też zastanawia, co się zmieni w najbliższym czasie, więc efektem, znaczy sukces czy wynik sportowy jest w moim przekonaniu efektem stabilnego, zaplanowanego procesu, a jeśli się za dużo zmienia, no to nie oczekujmy też zbyt wielu pozytywnych efektów. Wojtek, nie broniąc Kesza, bo ja powiem osobiście, nie znam tego zawodnika jako człowieka, jako zawodnika, jak on funkcjonuje, co jest potrzebne do efektywnego funkcjonowania w danym zespole, ale widzę go, jak gra w swoim zespole klubowym i on tam jest efektywny, więc jakby no, nie negujmy jego umiejętności, tylko zastanówmy się, czy,
jak on powinien funkcjonować, jakie warunki... stworzony do gry w trójkącie, mam wrażenie. To nie jest piłkarz, który weźmie piłkę i minie trzech rywali i was tam widzi, on częściej, mam wrażenie, ma tych teraz kolegów zespołu, którzy podejdą do gry. Właśnie, czy te przestrzenie czy nie są zbyt duże, tak? Czy on ma tych partnerów w tej odległości, żeby zwiększyć jego efektywność, żeby on nie musiał na przykład wchodzić w pojedynki jeden na jeden, czy w dryblowanie na dużych przestrzeniach, co niekoniecznie musi jakby być jego najmocniejszą stroną, tylko właśnie zdążenie do gry kombinacyjnej, a to też wymaga przesunięcia zespołu w strefę, gdzie się znajduje piłka. I to z kolei też wymaga pracy w treningu, a tego czasu na tą pracę w kontekście reprezentacji no nie ma zbyt wiele, więc jest bazowanie na nominalnych potencjałach danego zawodnika, co on może jakby efektywnie wykorzystać w danej sytuacji w zespole, więc na pewno oczekiwania są dużo większe, ale są też... wymagania też. Oczywiście, ale też trzeba złapać kontekst zespołu i okoliczności. No ten zespół, no umówmy się, no tak niestabilne sytuacje, tylu zmian w reprezentacji, no nie obserwowaliśmy przy wcześniejszych jakby, no był okres trenera Nawałki i to naprawdę dawało jakąś perspektywę stabilizacji. Wielu zawodników dla tej reprezentacji zostało stworzonych, wielu się rozwinęło, wielu było zbudowanych. Teraz jakby ta epoka już powoli zaczyna odchodzić i jest dużo zmian przede wszystkim. To pozostając przy tej stabilizacji, o której mówisz, to może przejdźmy do składu, który proponuje Wojtek Kowalewski na najbliższy mecz i w zasadzie nie proponujesz żadnych zmian, po prostu chciałbyś zobaczyć ten sam skład, który zobaczyłeś na Wyspach Owczych. Chwaliliśmy trenera Michała Probierza za odważne decyzje. Te decyzje potwierdziły się na tle tego przeciwnika. No i teraz wypadałoby, to trener Probierz też podkreślił, że no, chciałby, żeby te doświadczenia tych debiutantów też były coraz bogatsze, żeby oni mieli możliwość potwierdzenia tych swoich umiejętności. Więc ja bym nie oczekiwał tutaj zbyt wielu zmian, tym bardziej jeśli chodzi o formację defensywną, która wymaga i potrzebuje czasu na zgranie. Tutaj duże możliwości ustawienia i teraz zmian też personalnych, właśnie jeśli chodzi o trójkę ofensywnie grających zawodników. Mamy opcje na skrzydłach, tutaj można ewentualnie też szukać zmiany czy też wycofania w określonej sytuacji jednego z dwóch zawodników z nominalną pozycją 6 i wzmocnienia, zmiany proporcji jeśli chodzi o linię ofensywną i wprowadzenie kolejnego napastnika, bo też na siłę można być i Sebastian Szymański może grać cofniętego na pozycji numer 8, wtedy masz szóstkę Slisza czy Dziczka i jakby tutaj nie zostaje zachwiana ta struktura, więc tutaj jest dużo możliwości modyfikacji w trakcie spotkania w zależności od sytuacji, od aktywności przeciwnika, od jego dyspozycji w danym dniu i więc uważam, że jest to bardzo elastyczne ustawienie, ale formacja obronna powinna dać, mieć możliwość jakby zgrywania się, bo pamiętajmy, ten mecz jest bardzo ważny, też trzeba wygrać, no ale przy zwycięstwie w najbliższym spotkaniu z Mołdawią, no kolejne spotkanie jest tym finałem i tu potrzebujemy też więcej odpowiedzi na wiele pytań, które w tej chwili są. Zostawmy ten skład jeszcze chwilę. W tym okienku chciałbym zapytać was o to, jak podoba wam się Dziczek, bo Peda był tym zawodnikiem, tym debiutantem, który skupił na sobie główną uwagę mediów, a Dziczek tak w zasadzie nie mam większych przemyśleń na temat jego występu. Taki troszeczkę dyskretny, nie był to zły występ, ale taki normalny? To jest odpowiedź. Czyli na tej pozycji zawodnik przede wszystkim powinien wyróżniać się efektywnością. To jest tak facet zawsze od brudnej roboty. Fajerwerków tu raczej nie oczekujemy. Jeśli ich nie było, to znaczy, że zawodnik wykonywał swoje zadania. Jeśli nie było takich negatywnych jakichś sygnałów, gdzieś tam nie wiem, wyszedł ze strefy, źle się ustawia w kontekście właśnie tych takich podań penetrujących, chociaż ich też za wiele nie było i daje tą możliwość właśnie ominięcia formacji, w której się znajduje przeciwnikowi podaniem, no to już byłyby sygnały, które gdzieś tam mówiłyby o niewypełnianiu zadań. Tu myślę, że też oni i Slisz i Dziczek czują się dobrze w tym ustawieniu przed linią obrony, wzajemnie się potrafią wspierać, to też jest ustawienie, które daje możliwości w zależności od sytuacji w danej akcji,
akcji, przesunięcie o jeden poziom wyżej, czyli czy Slisz, czy Dziczek mogą wchodzić, bo też ten sygnał wysyła Michał Probierz w kontekście właśnie i Szymańskiego, i Zielińskiego, gdzie mówi o tym braku wsparcia dla Milika i właśnie mówi to w kontekście tych zawodników, że oczekuje od nich prawdopodobnie większej wymienności, tak, więc większej aktywności, bycia bliżej Milika, żeby ta konfiguracja tych wymiany podań miała większą efektywność. A tutaj tylko spójrzmy, co się dzieje. To jest obrazek na żywo, prosto ze Stadionu Narodowego. O 19.15 miał się rozpocząć trening reprezentacji, więc w zasadzie za dwie minuty widzimy, że są już członkowie sztabu. No teraz już widzimy nasz dach. Oni już zaczęli. Zasłonięty. Tak. I zaraz powinni pojawić się piłkarze, więc ten rozruch za chwilkę będzie miał miejsce, bo tak jak mówiłeś, Wojtek, raczej nie będzie to zbytnio zaawansowany trening, bardziej rozprostować nogi, może troszeczkę stałych fragmentów, to na pewno. No to jest standard. Tu głównie chodzi o intensywność tej jednostki treningowej i one nie są zazwyczaj intensywne, chociaż są zawodnicy, którzy też potrzebują takich akcentów gdzieś tam indywidualnie i myślę, że każdy jakby z zawodników też to uwzględnia w konsultacji ze sztabem. Są jakieś takie elementy wykonywane, ale chodzi głównie o to, żeby tych minut spędzonych na wspólnym treningu było jak najwięcej właśnie w kontekście całych fragmentów gry, jakichś właśnie schematów, przećwiczenia schematów w budowaniu, w otwarciu gry, czy też płynnego przechodzenia do strefy obronnej przeciwnika. Być może jakieś takie schematy też zostały zaplanowane. Widzę tutaj sporo tych znaczników na płycie już przygotowanych, więc być może tutaj w tym elemencie również one będą wykorzystane. No, tych minut jest na trening, na pracę jest bardzo mało, więc tutaj, ale podoba mi się też podejście Michała Probierza. On generalnie jednoznacznie daje sygnał, że on jest gotowy na wyzwania i też wysyła ten sygnał do swojego zespołu, że zespół też powinien być gotowy na wszelkie scenariusze, na wszelkie wyzwania. Mówi no, jednoznacznie, nie denerwuję się w tym, na co nie mam wpływu, a teraz obserwujemy tą przestrzeń, na którą trener ma wpływ i na pewno będzie chciał każdą minutę efektywnie wykorzystać. Oglądamy sobie obrazki prosto z Narodowego. Póki mamy możliwość, to jeszcze z nich skorzystamy, a później pokażemy proponowany skład Dawida Dobrasza. To Dawid, zapytam ciebie jeszcze o środek pola. Sliszy, Dziczek, jesteśmy miłośnikami Ekstraklasy, więc myślę, że cieszy cię szczególnie to, że w ostatnim meczu na takich kluczowych pozycjach, na kluczowej pozycji w środkowej strefie boiska zobaczyliśmy od początku dwóch ekstraklasowiczów. To jest sytuacja, która bardzo rzadko chyba się zdarza, zwłaszcza że mamy jednak troszeczkę tych środkowych pomocników grających poza granicami naszego kraju. Myślę, że też taki pozytywny sygnał dla naszej ligi, że możesz wziąć dwóch zawodników grających na co dzień w ekstraklasie i oby dawali radę też na takim poważniejszym poziomie niż tylko z Wyspami Owczymi. Wydaje mi się, że często deprecjonujemy naszą ligę, bo jednak ja mam wrażenie, że w Lechu czy w Legii presja jest większa niż w Birmingham. Jeśli chodzi o taki wynik, powiedzmy, pod kątem presji, tego co czytasz, tego co wiesz. Trochę tu piję do Krystiana Bilka, którego nie ma na zgrupowaniu, że jeśli trener dzisiaj uznaje, że Peda jest wyżej niż Bednarek, a wyżej niż Bielik jest na przykład Dziczek i Slisz, to okej, mi się to podoba. Ja mam teraz powód do weryfikacji trenera na tym polu. Jeśli chodzi o Dziczka, to tutaj mam wrażenie, że grał trochę bezpiecznie. Nie chciał popełnić błędów przede wszystkim. Też wydaje mi się, że ta linia trochę mogła szybciej dystrybuować piłkę, o czym mówił Michał Probierz na konferencji prasowej. Wiadomo, że to brak zrozumienia, też pierwszy mecz, sztuczna murawa, to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, ale wydaje mi się, że może Dziczka w tym meczu zabraknąć. Takie mam wrażenie, że jednak gdzieś trener zaryzykuje zagrać ofensywnie, bo to ustawienie jest dobre, kiedy wygrywasz 1-0. Kiedy prowadzisz, fajnie możesz wtedy ten środek pola zabezpieczyć. To, co Dziczka kojarzy z Ekstraklasy, to są jednak te przerzuty, zmiany strony gry. Tego nie widziałem. Może też nie było takich zadań taktycznych, żeby aż tak rozszerzać, powiedzmy, Wyspy Owcze, bo wydaje mi się, że tutaj mogło tego z jego strony zabraknąć, a to, że są ci ludzie z Ekstraklasy, to mi pokazuje, że kadra jest otwarta. Że po prostu ty zagrasz dzisiaj, powiedzmy, w tej przerwie na kadrze od października do listopada 3-4 dobre mecze. Nie wiem, zostaniesz piłkarzem kolejki, dasz jakieś asysty, trener cię zobaczy. No słuchajcie, no jest sytuacja, że pada ci Tymek Puchacz, masz dwa nazwiska w opcji, Kun, Wdowik. Trener decyduje, panowie, nie jadę na Legia Raków, jadę do Krakowa na mecz Krakowa-Jagiellonia, oglądam Wdowika, podoba mi się, biorę, tak? Też trener był w Grecji często, oglądał tam Damiana Szymańskiego, więc nie zdziwiłbym się nawet, gdyby okej, ustawienie zostało, ale zamiast Dziczka na przykład Damian Szymański, bo też żeby sprawdzić, żeby ci zawodnicy dostali minuty. Bez większego mieszania po prostu. Tak, pod kątem ustawienia, bo trener mówił jeszcze odnośnie
powiedzmy tego składu i zestawienia na konferencji, że chce szukać trochę tych automatyzmów jednak, ale z drugiej strony no, dawać szansę nowym zawodnikom. I ostatnie zdanie, w tym vlogu było widać, jak już w pierwszej wypowiedzi po spotkaniu trener no z 2-3 zdania poświęcił rezerwowym. Panowie, wy też jesteście tu ważni, wszyscy trzymamy kciuki, jak pojedziemy na Euro, to każdy z was będzie walczył o skład na Euro, więc też jest to takie bodźcowanie tych piłkarzy, że po prostu no, zmiany też będą miały jutro sens, bo dzisiaj gramy w piłkę tak naprawdę w 16. Jakby nie powiedzieć, mówił, okej, wyjdziemy w 11, ale dzisiaj zmiany często bywają kluczowe. No to co, to poprosimy o 11 Dawida. No dobra, Dąbrasza, to jeszcze jak jestem przy głosie, dajcie mi ten skład, tak? No obronę zostawiamy, bo... No, czy mamy zawodników, żeby mieszać? To już nawet tutaj postawmy pytanie. Czy Wieteska, czy Walukiewicz dzisiaj to są pewniejsi zawodnicy niż Kędziora, Peda czy Kiwior? Gdzie też uważam, że Kędziora jednak trzeba docenić jego taką rolę pozabojskową w tej kadrze, bo może mało się o nim mówi, a jednak to jest piłkarz, który dużo daje. Na tym vlogu to było widać i wiem, że z Lechu Poznań też tak było w tym sezonie mistrzowskim. W środku daje nieco niżej Zielińskiego, bo też tak gra w klubie i wydaje mi się, że tu będzie potrzebny taki zawodnik przy głęboko ustawionych rywalach, żeby miał większą wizję gry, trochę więcej miejsca. Zielu się może bardziej przydać po prostu ustawiony niżej, a Sebastian Szymański w tym gąszczu bardziej sobie poradzi na małej grze, moim zdaniem właśnie w takim tercecie Świderski-Buksa. Pewnie jak tak trener zapowiedział, że będzie Milik, to może zrezygnuje z Buksy, może ze Świderskiego i gdzieś ten trójką będzie funkcjonował. Wahadła zostawiam, bo Kesz ma coś do udowodnienia, Frankowski jest w gazie. A co do składu na przykład w tym pierwszym meczu z Mołdawią, to tam mi się ten skład też podobał. Wówczas na prawej stronie grał Frankowski, na lewej Kuba Kamiński. W środku jedyny defensywny pomocnik Damian Szymański, Zieliński, Szymański, Lewandowski i Milik, więc no i było widać efekt jednak, bo mówię, na Mołdawię trzeba szybko ruszyć. Gdyby ten mecz w Mołdawii poszedł nam dobrze, tam powinno być 4-0 do przerwy. Szwedzi teraz też pokazali w 18 minut, że no już ustawili sobie spotkanie u siebie, wiadomo, że to mecz towarzyski, ale też o czymś mówi, a jak dobrze pamiętam, Sebastian Szymański w ostatnich meczach no często strzela przed 20 minutą, bo i Fenerbahce chyba dwa takie spotkania ostatnio pamiętam teraz w kadrze też, więc korzystać z tego, że mamy mecz u siebie, pełen stadion, szybko weźmieć, wykorzystać i tym razem nie dać się zaskoczyć, tak jak w tym meczu w Zimblu. No to konkretnie i treściwie tutaj ze strony Dawida Dobrasza. Po to przyszedłem, tak? No rzeczywiście, no Buksa raczej się nie pojawi, bo Michał Probierz tutaj zdecydował. No nie spodziewaliśmy też tego, że na konferencji trener tak powie konkretnie, ale rzeczywiście ten skład też miał... Ja wiesz, dlaczego tak powiedział? Bo no, obejrzałbyś jakikolwiek program, powiedzmy, gdzie dyskutuje się o reprezentacji. Był nazwisko Kesz Milik jako ta dwójka, powiedzmy, taka naznaczona przez, nie mówię, że wszystkich, ale przez większość. Wydaje mi się, trener też tak dobrze o tym wie. I chciał tak odbić pujeczkę. Panowie, tak? Uważacie, że Milik grał słabo? Ja może uważam inaczej, albo mam taki pomysł, że on gra. Proste. Jasne. Wojtek, chciałbyś się odnieść do tego składu, o którym mówił Dawid? Choć może za chwilkę, tylko przeczytajmy planszę, jakie mamy tutaj informacje. Mołdawia na wyjeździe, październik 23, Szwecja, Mołdawia no, przegrała tutaj 3-1, Wyspy Owcze 0-1, znaczy zwycięstwo 1-0 dla Mołdawii, wrzesień, cofamy się do września, remis z Austrią 1-1, porażka z Albanią w czerwcu 0-2, wrzesień 22, wygrana z Łotwą 2-1, remis wcześniej z Andorą i jeszcze wcześniej zwycięstwo z Liechtensteinem, więc no w sumie 3 zwycięstwa na 7 meczów, ale nie byli to jacyś tacy przeciwnicy z najwyższej półki, więc... Znaczy myślę, że przede wszystkim i to też będzie w przykazie trenera, no koncentracja na trenera Probierza na naszym zespole i wykorzystaniu tych możliwości, które tutaj widzimy w środkowych formacjach, tak, w środkowej linii, czy też ofensywnie grających zawodników. To co tutaj przedstawiłeś, no na pewno jest to opcją i którą też widzi trener Michał Probierz. Ta opcja może pojawić się od początku meczu, może pojawić się w trakcie, bo mamy akurat zawodników, którym potencjalnie mają takie możliwości, żeby właśnie zagrać albo wyżej, albo głębiej, w zależności od sytuacji, jaka się będzie rozwijała. Więc no tutaj ważne jest też ogrywanie tej linii defensywnej, ta pewna stabilność, która musi się pojawić i w kontekście tego meczu i kolejnego. Wszyscy liczymy na to, że to spotkanie jutrzejsze da nam 3 punkty i finał w ostatnim spotkaniu w eliminacyjnym. Słuchajcie, tu pokazaliśmy tę planszę, jeśli chodzi o mecze Mołdawii,
To wyjazdowe zwycięstwo na Wyspach Owczych 1-0 było pierwszą wygraną Mołdawii od 13 lat na wyjeździe, gdzie była i zwycięstwo, i czyste konto, więc... Jeszcze Wojtek Piłka grał wtedy chyba. No 13 lat, 2010, tak? No, ale no, kwestia jest jakby tego typu, że tutaj przyjeżdża naprawdę rywal, gdzie ja już bym oczekiwał, że puści się tak stres po tym pierwszym meczu, bo to był stres jednak i dla trenera Probierza. I nie ma Lewandowskiego i powiedzmy też ta aura dużo, tego dużo stadionu. Nowych czynników. Tak, tego dajesz tego PD i jak ci nie wypali, no to jest jazda na całego, bo bierzesz gościa Serie C, gdzie nie wiem, nie powołujesz Bednarka, masz Helika w Championship, który jest kapitanem. No tak, byłaby retoryka, gole, że to nie tak? Czas na zabawę. Nie, no znaczy tu było duże ryzyko. Trener Probierz to co mówiłem, musi ryzykować, mimo że musi cały czas budować, mając w opcji tego. No tutaj też Albania mam wrażenie, że da taki fajny... W międzyczasie na tabelę spójrzmy, jak to wygląda, żeby nam się... Tak, no ta tabela, to jak ją pokazujemy, zawsze mnie aż serduszko boli trochę, bo jak widzę tych 8 straconych goli. W ogóle my tak gramy w eliminacjach na przemian, że porażka, zwycięstwo. Teraz zwycięstwo będzie było porażki oczywiście. Dlatego no tutaj mamy wszystko w swoich rękach, to na pewno też daje... Tylko dokończę właśnie tę myśl. Dużo pewności siebie. Odzyskałeś to, co miałeś od początku w tej grupie, czyli kontrolę nad tym, że jeśli wszystko wygrasz, to z niej wyjdziesz. Wygrałeś 2-0, wygrałeś się z tym kątem, przyjeżdża Mołdawia, na której no musisz się chcieć zemścić, bo jeśli Wojciech Szczęsny mówi, ty go dzisiaj pytasz Mołdawia, to nie wiem, byś powiedział wino, nie wiem, kiedyś wygrana, czy tam czy za czasów Waldemara Fornalika, tak, trudny teren, to ty dzisiaj mówisz wstyd, bo tam dostałeś taką lekcję, że zapamięta to każdy do końca życia na czele z trenerem Santosem, który ma 30 czy 40-letnie doświadczenie w piłce, więc też oczekuję takiego pokazania od pierwszej minuty. Panowie, tu jest Stadion Narodowy, nasza twierdza, wychodzimy. No, to już powiem, to golimy frajerów. No tak? Właśnie, no, to jest, na końcu brakowało mi tego podsumowania i uważać tego Nikolaesku, żeby tym razem no, nie zrobił krzywdy. Nie mogę się z tobą zgodzić, bo pierwszy mecz pokazał, że to nie są frajerzy. Raczej my zachowaliśmy się nieodpowiedzialnie. No my się zachowaliśmy jak frajerzy. Ale sport jest taki, że wykorzystuje każdy słaby moment twój i tych momentów polska reprezentacja w tamtym meczu nie tylko miała zbyt dużo o sposobie, o tym jak funkcjonuje ten zespół obecnie w tych eliminacjach, to świadczy chociażby ilość straconych bramek i to, że tylko Wyspy Owcze mają w tej grupie straconych bramek więcej niż my. No tak. Więc to są takie sygnały, które jednoznacznie wskazują, że podstawa tego zespołu została w jakiś sposób zachwiana i teraz jest ten proces odbudowania. Oczywiście banałem jest mówienie, że no, atmosferę i zespół budują wyniki. Okej, no ale trzeba wykonać tą całą pracę, którą w tej chwili sztab trenera Probierza wykonuje, żeby doprowadzić do sytuacji, że ten zespół czuł się pewnie i wierzył w to, że on może te wyniki osiągać. Tutaj pomagają właśnie debiutanci, nowe twarze, trochę jakby przewietrzenie tej szatni. Trochę właśnie ryzyka, które musi być w piłce nożnej, sporcie i na tym poziomie, ale ryzyko, które jeśli jest skuteczne, potwierdzone wynikiem, no to wszyscy mówią, o trener zna się na swojej robocie, podejmuje dobre decyzje. I też to zaufanie jest budowane w oczach zawodników, bo zawodnicy też umieją ocenić to ryzyko. Mówią, tu debiutant, tego zawodnika nie znam. No Wojtek Szczęsny pewnie jeszcze nie wszystkich kolegów zdążył poznać, którzy pojawili się na tym zgrupowaniu, ja już wychodzi z nimi na boisko, tak? To też są nowe czynniki, ale w momencie, kiedy zespół tak skonfigurowany robi ten krok, skuteczny krok, to zaufanie rośnie pomiędzy zawodnikami, pomiędzy sztabem a zawodnikami i też kibice też mówią, o nie słyszałem, Peda? Skąd ten zawodnik się pojawił, a tu trener mówi, proszę bardzo. Uratował się z tym tyłek. Jest tak, dokładnie, więc to jest to doświadczenie, które ma zaprocentować przyszłości. I tak jak już na początku naszej tu rozmowy, gradacja przeciwnika, stopnia trudności potencjalnie rośnie. Nie mówimy o sytuacji w tabeli, bo Czesi też na własne życzenie mają to, co mają. Jeszcze Wyspy Owcze przyjeżdżają do nich, uwaga. Dokładnie, więc każdy ma swoje wyzwania. My mamy w tym momencie no, ciekawą propozycję trenera Michała Probierza. Mecz jutro na Narodowym, więc
Więc po prostu o co zwraca się trener i słusznie jest to bardzo dużym argumentem tej reprezentacji, odkąd gra na Stadionie Narodowym, czyli ta atmosfera i wsparcie kibiców. Ja też wydaje mi się, Błażej, jeszcze słówko, że nie będzie takiego zlekceważenia rywala, bo ja tak trochę teraz podszedłem na zasadzie... Populistycznie. Trochę tak, ale że po prostu... Dla lajków. Wiesz, no to tak, dobrze, tak, to dajcie lajka za... Docejmy. Polski dziennikarz mówi jasno, dziękuję goliny. Bardzo. Nie, no po prostu chodzi mi o to, że też musimy od tej kadry coś wymagać. Ja wiem, że ktoś powie, Mołdawia 7 meczów w tym roku, tylko dwie porażki z Szwecją, z Albanią, potrafili zremisować u siebie z Czechami, potrafili wygrać z nami, potrafili zremisować na wyjeździe z Austrią, tylko mówię też pod kątem tego pierwszego meczu, że jakaś pewność siebie się zbudowała po prostu i chodzi mi o takie po prostu granie w piłkę, że jeśli my będziemy grali w piłkę, to my z nim wygramy, bo mamy lepszych piłkarzy, pewnie mamy już trenera, który też ma inny pomysł na mecz, wie jak reagować, też ta kadra jest bardziej przejrzysta, no bo ja się będę trochę wracał tego Santosa, no ale pamiętacie powołanie Pawła Wszołka. Nie jest powołany, nagle powołujesz gościa, wchodzi, dowołujesz, wchodzi jako pierwszy, tak? Wydaje mi się, że też kadrowicze to teraz widzą, że no jest tak, jakby taka teraz Wdowik w pierwszym składzie wszedł. Znaczy, na zasadzie, ale wiesz, jeśli byłoby nagle... ustawienie na czwórkę z tyłu, to ja bym zrozumiał Wdowika okay. W pierwszym składzie, tak? Znaczy z perspektywy zawodnika takie sytuacje, o których wspomniałeś, że jest dowoływany zawodnik i on raptem skakuje do składu z perspektywy innych zawodników w drużynie, no to wygląda w ten sposób, po pierwsze, no to aha, niepoważny tak, gość. Trener nam nie ufa, tak, bo w sensie jakby nie ceni, bo bierze gościa, którego na początku nie chciał, później jest i on gra. Jakby pomijając, o kogo to chodzi, bo tu nie... Nie była jedyna taka sytuacja, bo z Salamonem sobie przypomnijcie, bo podobnie, że gość no, chociażby. Miał mieć wyjazd, a... Bo tu nie chodzi o potencjalne umiejętności tego zawodnika, bo Wszołek też w ostatnim czasie pokazuje, że zasługuje na te powołania, więc tylko mówię... jakby kontekst, tak? Dla mnie ewidentnie wyglądało to w ten sposób, że trener jest niedoinformowany, że on bazuje na jakichś informacjach niekompletnych, tak? Że albo nie uwzględnia wielu informacji w swoich decyzjach i później te decyzje są podejmowane, jak to się mówi, na szybko, czy też tak, bierzemy tego, aha, dobrze wygląda, dobra gra. No, po treningu. Dlatego to się tak skończyło, jak się skończyło. No, można zadawać pytanie, dlaczego w ogóle się zaczęło, ale to już jakby no, nie no dzisiaj dobrze, o tym i to nie, w żaden sposób nie pomoże nam w kontekście jutrzejszego spotkania. Dokładnie, to już nie dzisiaj, już jakiś czas temu minęła 90. minuta naszego programu, trwa czas doliczony, więc powoli do brzegu. Ja tylko powiem wam, co będzie działo się jutro. Było dużo zmian, kanale. Także sorry, do tego wydłużamy ten czas. No to prawda, to tutaj bez dwóch zdań. Co dzieje się jutro? O godzinie 10 oczywiście tradycyjnie pogadajmy o piłce. Zapraszam w imieniu Tomasza Włodarczyka. Co będzie działo się wieczorem przed spotkaniem studio przedmeczowe i też bezpośrednio po spotkaniu z Mołdawią będziemy dyskutować tutaj na temat tego, co się wydarzyło, bo było dużo tematów pozytywnych, więc Dawid Dobrasz, tak, to prawda, też go jutro zobaczycie, więc zapraszam też między innymi w imieniu Dawida, a tymczasem tak dziękuję. Dawid Dobrasz. A dziękuję, dobrej nocy. I Wojciech Kowalewski, który mam nadzieję będzie nas odwiedzał raz na jakiś czas. Jeśli zaproszeniem będę, wpadnę, dobrą kawę robicie też. Także. Dobrze. No to... Słuchamy tu Wojciecha, bo mecz Legia Aston Villa. Przypominam sobie, że słuchaliśmy z komentarzem. Tak jest, także będziemy działać, będziemy mam nadzieję współpracować. Lubię dobry mecz. O, to takich życzymy, tak? Miłego wieczoru życzymy wam, do zobaczenia.